Bohaterem dzisiejszego wieczoru jest pan profesor Sławomir Cęckiewicz. Proszę bardzo, oto on. Będzie nim rozmawiał pan Mariusz Marasek i sami panowie się przedstawią, dobrze? Bardzo proszę. Zacznę chyba panowie przedstawiać specjalnie. Bardzo proszę, może jeszcze się pan przedstawić, proszę bardzo. Piotr Wojciechowski oczywiście, przez Y. Przez Y. I oczywiście pan minister Antoni Macierewicz. Czasem tu bywał jako słuchacz i seminarzysta. Dzisiaj też jest słuchaczem i seminarzystą, ale za stołem prezydialnym. Prezydent Lech Kaczyński wobec likwidacji WSI, Wojskowych Służb Informacyjnych. Bo temat jest rzeczywiście niezgłębiony i mamy tutaj chyba najlepszych specjalistów w Polsce obecnie. Ja się teraz wycofam skromnie tam gdzieś na tyły. Panie szanownych panów, szczególnie witam pana premiera, pana ministra z małżonką, pana sędziego, pana profesora, wszystkich państwa witam. Szczególnie chciałem podkreślić tutaj, że jest w naszym gronie obecnych kilka osób, które z tą tematyką mają wiele wspólnego. Jest pan premier, dzięki którego wysiłkom mogło dojść do weryfikacji, a także który wyznaczył połowę składu komisji weryfikacyjnej. I w związku z tym odegrał bardzo dużą rolę w tym, że mogło w ogóle do niej dojść. Jest pan minister Macierewicz, który był wiceministrem obrony i odpowiedzialnym zarazem za likwidację WSI. Był przewodniczącym komisji weryfikacyjnej, w której miałem zaszczyt również działać. Jest pan sędzia Niziński, który również był członkiem komisji weryfikacyjnej, z którym miałem zaszczyt współpracować. Wreszcie jest pan profesor Cęckiewicz, który jest nie tylko znanym historykiem, publicystą i pisarzem, ale także kierował komisją likwidacyjną WSI. No i jest jego współpracownik, publicysta, polityk, pan Piotr Wojciechowski, który wcześniej także działał w zespole zajmującym się lustracją na początku lat 90., a więc też nie jest osobą, która w tej profesji jest nowa. A zatem myślę, że te osoby dzisiaj szczególną rolę mogą odegrać, jeśli chodzi o zgłębienie dzisiejszego tematu. Natomiast zaznaczyć chcę na koniec, że tak jak napisał Adam Mickiewicz w panu Tadeuszu, cymbalistów było wielu, ale żaden nie śmiał zagrać przy starym Jankielu, więc zakładam, że moja rola dzisiaj jest rolą ściśle techniczną. Dziękuję państwu i oddaję mikrofon panu profesorowi. Dobry wieczór państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Nie ukrywam, że mam tremę, głównie ze względu na to, że w spotkaniu uczestniczą osoby, które brały udział w likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Przede wszystkim myślę tutaj o panu ministrze Antonim Macierewiczu, który o likwidacji WSI wie najwięcej po prostu z nas. Ale jak widzicie państwo, ja będę mówił nie tyle o likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych, co o roli prezydenta Lecha Kaczyńskiego w likwidacji WSI. Przygotowałem dla państwa taką prezentację, którą proszę traktować w jakimś sensie jako wstęp do, mam nadzieję, interesującej dyskusji po moim wystąpieniu. I na początek chciałem państwu przedstawić kilka takich założeń porządkujących mój wykład. Przede wszystkim moim celem jest ukazanie wybranych działań prezydenta Kaczyńskiego w sprawie WSI na chronologicznej osi czasu.
Podstawą wykładu są w zasadzie źródła otwarte, ujęto w wykładzie źródła cytatów, jeśli takie się będą pojawiały. Inne źródła, w tym dokumenty, doświadczenia osobiste, wspomnienia świadków, historii, przede wszystkim mam tu na myśli wspomnienia, relacje samego głównego likwidatora WSI, pana ministra Antoniego Macierewicza, powinny być i bez wątpienia są istotnym uzupełnieniem treści tego wykładu. Niniejszy wykład jest zaledwie roboczym wstępem do pełnego i naukowego opracowania na ten temat. Mam nadzieję, że kiedyś i na temat WSI, i na temat samej likwidacji powstaną książki, nie jedna książka, ale również książki wspomnieniowe, do czego namawiam przede wszystkim pana ministra Macierewicza, chociaż musicie sobie państwo zdawać sprawę z tego, że trudno jest o tym temacie likwidacji wojskowych służb informacyjnych mówić, no chociażby ze względu na utajnienie szeregu materiałów, głównych w zasadzie materiałów wytworzonych przez Komisję Weryfikacyjną i Komisję Likwidacyjną i Ministerstwo Obrony Narodowej, ale również tajną korespondencję pomiędzy Kancelarią Prezydenta, Ministrem Obrony Narodowej, Komisją Weryfikacyjną i tak dalej, i tak dalej. No ale na całym świecie powstają publikacje, są wygłaszane wykłady również w oparciu o źródła otwarte na temat służb specjalnych i proszę traktować moje wystąpienie jako właśnie coś takiego. Wykład został podzielony na 5 części. Pierwsza część to jest geneza i historia WSI. Druga część to jest konsensus likwidacyjny. Trzecia, prezydent likwidator WSI. Czwarta część między recepcją raportu a publikacją aneksu. I piąta część, w zasadzie podsumowująca, przerwany proces. Chodzi oczywiście o przerwany proces likwidacji WSI, bo on w zasadzie nie został dokończony ze względu na objęcie rządów przez Donalda Tuska i rządy PO i PSL po 2007 roku, a później jakby został ostatecznie przekreślony przez śmierć prezydenta w Smoleńsku w kwietniu 2010 roku. Odrębny podrozdział, czy rozdział poświęcony temu zagadnieniu znajdzie się w drugim tomie biografii Lecha Kaczyńskiego, którą przygotowuję z Adamem Chmieleckim. Więc pierwsza część, historia, geneza i historia WSI. Najważniejsze punkty, najważniejsze fakty. W połowie kwietnia 90 roku minister obrony narodowej Florian Siwicki podjął decyzję o integracji całości służb wojskowych, pionu wywiadowczego, czyli zarządu II Sztabu Generalnego i pionu kontrwywiadowczego Wojskowej Służby Wewnętrznej w jedną strukturę służb wojskowych i w ten sposób powstał zarząd II Wywiadu i Kontrwywiadu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Te służby nie podlegały jakiejkolwiek weryfikacji, choćby tak płytkiej jak Urząd Ochrony Państwa w momencie powstawania w maju 90 roku, gdzie 70% kadry stanowili funkcjonariusze byłej Służby Bezpieczeństwa. Brak weryfikacji oficerów umożliwiał, myślę tutaj o wojskowych służbach już, umożliwiał utrzymanie w różnych instytucjach państwowych sieci oficerów, tak zwanych oficerów pod przykryciem i współpracowników służb wojskowych, gwarantował też bezpieczeństwo archiwaliów Zarządu II Sztabu Generalnego i Wojskowej Służby Wewnętrznej. W lipcu 90 roku nowym szefem Ministerstwa Obrony Narodowej, nowym ministrem został absolwent uczelni sowieckich, kilka razy kształcił się w Związku Sowieckim, wiceadmirał, później admirał Piotr Kołodziejczyk, który z kolei mianował, co jest bardzo ważne, wieloletniego szefa oddziału K, czyli oddziału Europejskiego Zarządu II Wywiadu Wojskowego, kontradmirała Czesława Wawrzyniaka na szefa gabinetu ministra obrony narodowej. To jest postać ważna, bo to jest później pierwszy szef wojskowych służb informacyjnych. Zarząd II Wywiadu i Kontrwywiadu rozpoczął działalność 1 września 90 roku i w pierwszym okresie zatrudniał, jeśli chodzi o centralę tej służby, 496 osób. Szefem Zarządu II Wywiadu i Kontrwywiadu, a jednocześnie zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego został w 90 roku formalnie niezwiązany ze specsłużbami absolwent kursów Wojskowej Artyleryjskiej Akademii w Leningradzie generał dywizji Stanisław Żak.
stanowisko zastępcy do spraw wywiadu objął wywodzący się z agenturalnego wywiadu operacyjnego zarządu drugiego pułkownik Andrzej Krużel, zaś szefem kontrwywiadu został oficer WSW pułkownik Lucjan Jaworski. Ci z Państwa, którzy śledzą losy czy związki pomiędzy ustępującym Bogu dzięki prezydentem Bronisławem Komorowskim a służbami wojskowymi, to tutaj pułkownik Lucjan Jaworski jest bardzo ważną postacią, można powiedzieć bardzo ważnym linkiem do zrozumienia całej postawy i związków pomiędzy Komorowskim a tymi służbami. Zresztą w jednej z publikacji o charakterze wspomnieniowym Komorowski mówił o tym, że w rozmowie z Siwickim przedyskutował właśnie kandydaturę Lucjana Jaworskiego na szefa kontrwywiadu nowych służb w roku 90 i no niejako stał za tą kandydaturą. 22 sierpnia 91 roku rozkazem ministra obrony narodowej Piotra Kołodziejczyka utworzono Wojskowe Służby Informacyjne. Jak wspomniałem wcześniej, pierwszym szefem WSI został kontradmirał Czesław Wawrzyniak. WSI zostały wyjęte spod kompetencji Sztabu Generalnego i podporządkowane bezpośrednio ministrowi obrony narodowej. WSI działały w tak zwanej próżni kontrolno-regulacyjnej, gdyż podobnie jak w czasach PRL, aż do roku 2003. W zasadzie to jest moment, w którym no, gorąco dzieje się wokół Wojskowych Służb Informacyjnych i różne środowiska, nie tylko patriotyczne, niepodległościowe, mówią o tym, że coś trzeba z tymi służbami zrobić i wtedy właśnie same służby, to znaczy sam Marek Dukaczewski i jego protektorzy z Kancelarii Prezydenta Kwaśniewskiego są za tym, żeby jakby uregulować ten status Wojskowych Służb Informacyjnych i uchwalona zostaje ustawa, która właśnie reguluje funkcjonowanie Wojskowych Służb Informacyjnych. Działały w WSI na podstawie wcześniej, na podstawie rozkazu ministra obrony narodowej z sierpnia 91 roku, pomimo że w tym samym roku, to znaczy w 91, Rada Ministrów zobowiązała się przygotować odpowiedni pakiet ustawowy regulujący działalność tajnych służb Wojska Polskiego. To są bardzo ważne informacje. Na 9 szefów WSI funkcjonowało w latach 91-2006, aż 5 wywodziło się z wywiadu wojskowego PRL. Kontradmirał Czesław Wawrzyniak, generał Bolesław Izydorczyk, generał Konstanty Malejczyk, kontradmirał Kazimierz Głowacki i generał Marek Dukaczewski. W ciągu 15 lat działalności WSI przez prawie 9,5 roku rządzili nimi oficerowie byłego zarządu drugiego Sztabu Generalnego, czyli wywiadu PRL, wojskowego wywiadu PRL. 2 szefów wywodziło się z oddziału Y, czyli Głowacki i Malejczyk, 2 z oddziału Zamorskiego, Izydorczyk i Dukaczewski, zaś Wawrzyniak z oddziału Europejskiego. Spośród nich 3 zostało przeszkolonych przez GRU w Związku Sowieckim, Izydorczyk, Głowacki i Dukaczewski, z pozostałych szefów WSI na Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Związku Sowieckiego w latach 78-80 studiował generał Marian Sobolewski. Analogiczne studia, przeszkolenia i kursy KGB i GRU w Związku Sowieckim i innych zaprzyjaźnionych z PRL państwach ukończyło blisko 300 żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych. Sowiecka przeszłość w WSI spowodowała, że kadra tej służby stała się po roku 91 naturalną bazą typowniczo werbowniczą dla rosyjskich służb specjalnych, dla GRU i służby wywiadu rosyjskiego. Cechy charakterystyczne Wojskowych Służb Informacyjnych. Częsty brak profesjonalizmu, zaniechanie działań osłonowo-kontrwywiadowczych w Wojsku Polskim. Tu wystarczy wspomnieć rezygnację w 2001 roku z procedury weryfikacyjnej o kryptonimie Gwiazda, pomimo tego, że ona nie była dobrze prowadzona, to nawet ona została decyzją Marka Dukaczewskiego, no, który był oczywiście podmiotem tej procedury weryfikacyjnej, została ona uchylona. Brak rozpoznania zagrożeń związanych z aktywnością rosyjskich tajnych służb, znikomy udział i brak efektów w ściganiu poszukiwanych międzynarodowymi listami gończymi zbrodniarzy wojennych i rozpracowania siatki terrorystów, koncentracja na sprawach krajowych, biznesowych i politycznych dzięki połączeniu potencjałów kontrwywiadu i wywiadu wojskowego,
sieć osobowych źródeł informacji WSI ulokowanych w urzędach centralnych i administracji publicznej, organizacjach społeczno-politycznych, na uczelniach, w mediach, bankach, firmach prywatnych, spółkach i przedsiębiorstwach państwowych liczyła w roku 90 prawie 2,5 tysiąca osób. No to są dane opublikowane w raporcie przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej WSI w 2007 roku. Wykorzystywanie sporego zasobu wiedzy ekskluzywnej, tajnej i hakowej, odnoszącej się zarówno do postkomunistów, jak i solidarnościowców, sieci agenturalnej, bogatego doświadczenia związanego z prowadzeniem działalności operacyjnej w kraju i za granicą, m.in. znajomość realiów gry rynkowej, umiejętność manipulowania ludźmi, opinią publiczną, kontaktów zagranicznych i relacji z elitami polityczno-biznesowymi w Polsce. Paraliżowanie prac Biura Rzecznika Interesu Publicznego Instytutu Pamięci Narodowej poprzez m.in. ukrywanie archiwaliów, obronę klauzul tajności, wpływanie na kształt procesów lustracyjnych, tutaj może przykładem być sprawa Oleksego, sprawa zbioru zastrzeżonego, wpływy w prokuraturze wojskowej. Kontynuacja zainicjowanych jeszcze w PRL interesów z terrorystami, na przykład z Mocerem Alcazarem, mafią rosyjską i szmuglowanie broni do krajów objętych embargiem ONZ, zresztą nie tylko do krajów objętych embargiem ONZ, Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu, Somalii, Chorwacji. Warto przypomnieć, że WSI budziły spore kontrowersje, wspomniałem o tym już wcześniej, w różnych środowiskach politycznych. W roku 2000 w szeregach SLD nawet powstał plan opisany, zaproponowany w ramach tak zwanej opcji 2001, częściowej likwidacji WSI, polegającej między innymi na wyłączeniu z nich działalności wywiadowczej i podporządkowania jej służbom cywilnym, agencji wywiadu. Autorem tych koncepcji był Zespół do Spraw Cywilnej i Demokratycznej Kontroli nad Służbami Specjalnymi Rady Krajowej SLD, kierowany przez Zbigniewa Siemiątkowskiego. I widzicie Państwo po lewej stronie zastana sytuacja, czyli czerwiec 2001, a później jakby program docelowy do czerwca 2002, czyli z Urzędu Ochrony Państwa miała powstać i powstała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do której zostały przeniesione funkcje o charakterze kontrwywiadowczym, operacyjno-rozpoznawczym i śledczym. Wywiad cywilny z Urzędu Ochrony Państwa powędrował do nowo powstałej Agencji Wywiadu. Natomiast w tym planie, o którym tutaj mówimy, wojskowe służby informacyjne miały zostać, ale jednocześnie wywiad wojskowy miał zostać przeniesiony do Agencji Wywiadu. Opisywałem to w długim ramieniu Moskwy dość szczegółowo. Chcę tylko powiedzieć teraz, że ten plan Siemiątkowskiego został utrącony przez prezydenta Kwaśniewskiego, a przede wszystkim Marka Dukaczewskiego i ministra obrony narodowej Szmajdzińskiego w roku 2001 i z tego planu została tylko ta reforma służb cywilnych, to znaczy z UOP-u powstało ABW i Agencja Wywiadu, natomiast WSI zostało w stanie nietkniętym, kontynuowało swoją działalność. Wojskowe służby informacyjne, zwłaszcza w czasie kierowania nimi przez generała Marka Dukaczewskiego, stały się przedmiotem publicznego skandalu i kompromitacji Polski na arenie międzynarodowej. W 2001 roku media ujawniły informację, że pułkownik Zenon Klamecki, to był jeden z oficerów prowadzących Grzegorza Rzemka, no jeden z zakulisowych aktorów afery FOS, zastępca szefa zarządu trzeciego Wojskowych Służb Informacyjnych, brał udział w produkcji dokumentu, tutaj w cudzysłowie, Telewizji Polskiej, Dramat w trzech aktach o rzekomym udziale Jarosława i Lecha Kaczyńskich w aferze FOS. W jego obronie stanął zresztą w tym czasie, bo to jeszcze było w końcówce rządów akcji wyborczej Solidarność, Bronisław Komorowski, który powiedział, że no, Klamecki jest restrukturyzowany, to jest cytat, i nie powinien być usuwany z służby. Rzeczywiście Klamecki przetrwał tą burzę wokół filmu Dramat w trzech aktach. W 2003 roku szef BBN Marek Siwiec ogłosił, że polskie służby wojskowe odnalazły w Iraku skład wyprodukowanych we Francji rakiet Roland II, sugerując tym samym, że Paryż złamał embargo ONZ nałożone na reżim Saddama Husajna. Szybko okazało się, że rakiety wyprodukowano w roku 1984, a wybita na nich data rok 2003 dotyczyła przeprowadzenia przeglądu technicznego.
W 2004 roku szef resortu obrony narodowej Jerzy Szmajdziński poinformował opinię międzynarodową, że WSI znalazły w Iraku kilkanaście rakiet wyposażonych w broń chemiczną, sarin i gaz musztardowy. Amerykanie szybko zdementowali tę sensację, wyjaśniając, że broń pochodzi z wojny iracko-irańskiej i nie stanowi większego zagrożenia ze względu na niewielką ilość pozostałych środków chemicznych. Następny punkt, wykorzystanie od 2002 roku w wojnie afgańskiej pułkownika Aleksandra Makowskiego, wieloletniego funkcjonariusza Departamentu I MSW. Na polecenie szefostwa WSI i MON miał on w ramach operacji o kryptonimie Kandahar współorganizować osłonę wywiadowczą dla polskiej obecności w Afganistanie. Miała ona polegać na stworzeniu firmy handlowej lub sieci firm zaopatrującej polskie wojsko w Afganistanie, a przy okazji stanowić bazę dla działań rozpoznawczo-wywiadowczych. Nastąpiło to pomimo ostrzeżeń szefa Agencji Wywiadu i ABW oraz amerykańskich sojuszników, którzy niezależnie od siebie zgłaszali wobec osoby Makowskiego szereg wątpliwości dotyczących jego wiarygodności. Udział oficerów WSI w nielegalnym handlu bronią, niejasności w przetargach na dostawy broni dla armii irackiej w 2004 roku. Chodzi m.in. o wyeliminowanie Bumaru na korzyść firmy Andrzeja Ostrowskiego, Ostrowski Arms, która nie posiadała wymaganych certyfikatów. W 2004 roku na światło dzienne wyszła sprawa utrącenia przez generała Marka Dukaczewskiego awansu generalskiego wiceszefa ABW pułkownika Mieczysława Tarnowskiego. Dukaczewski poinformował szefa ABW, jeśli się nie mylę, w VIP-roomie na lotnisku Okęcie Andrzeja Barcikowskiego, że Tarnowski od 1978 roku do 1990 roku był tajnym współpracownikiem wojskowych służb specjalnych o kryptonimie Alfa, do czego nie przyznał się w oświadczeniu lustracyjnym z 1998 roku. Później okazało się, że Biuro Rzecznika Interesu Publicznego nie posiadało nigdy materiałów, które mogłyby stać się podstawą zakwestionowania oświadczenia lustracyjnego Tarnowskiego, no dlatego, że akta te były przechowywane w WSI. Druga część, konsensus likwidacyjny. Jak doszło do tego, że zbudowano tak dużą większość dla likwidacji wojskowych służb informacyjnych w 2006 roku? W 2004 roku pogląd na temat likwidacji WSI stał się pełnoprawnym argumentem w debacie publicznej. Warto przypomnieć, że PiS już w 2002 roku sformułowało taki postulat, a nawet 22 października 2002 Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek powołania Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wojskowych służb informacyjnych. Oczywiście niezależnie od tego różne środowiska zgłaszały pomysł likwidacji wojskowych służb informacyjnych. No, siedzący tutaj pan minister Antoni Macierewicz przynajmniej od roku 92 głosił zawsze konsekwentnie ideę opcji zerowej, która dotyczyła oczywiście również służb wojskowych. Pewnie wcześniej też, tak. Głos zabrały nawet osoby, które do tej pory unikały krytycznych wypowiedzi na temat wojskowych służb informacyjnych. Generał Tadeusz Rusak, były szef WSI. Grupa, która w tej chwili kreuje politykę WSI, ma duży wpływ na działalność prokuratury. Ta sama z siebie pewnych rzeczy nie robi. WSI szukają możliwości wpływania na decyzje prokuratury i innych organów poprzez lokowanie tam swoich ludzi, poprzez łapanie osób pracujących w tych organach na czynach niecałkiem zgodnych z prawem, szukanie haków. Zwłaszcza ludzie dawnej WSW byli mistrzami takich działań i nadal tak postępują. Pułkownik Zbigniew Nowek, były szef Urzędu Ochrony Państwa. Jak można zreformować służby, których byli szefowie są zamieszani w nielegalny handel bronią z krajami objętymi embargiem ONZ? Jak zreformować służby, w których generał Dukaczewski szefem wywiadu robi funkcjonariusza będącego w przeszłości oficerem prowadzącym Grzegorza Rzemka, głównego bohatera afery FOS? Takich służb nie da się zreformować. Pułkownik Konstanty Miodowicz, poseł PO. Służby te są spenetrowane przez różnej maści obce wywiady. Profesjonalizm znacznej części kadry jest wątpliwy. Wysocy oficerowie mają nawyki i mentalność z poprzedniej epoki, gdy wojskowe służby były kontyngentem pomocniczym dla radzieckiego GRU i trzeciego zarządu KGB. Ludzie tacy jak generał Dukaczewski powinni straszyć w rezerwatach postkomunizmu. To jest cytat niepełny. Tu niestety pomimo tych ostrych słów Konstanty Miodowicz mówił, że nie należy tych służb rozwiązywać, ale raczej reformować. Zwycięstwo Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich i Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych 2005 roku umożliwiło realizację pomysłu likwidacji WSI.
Jeszcze w grudniu 2005 roku WSI starały się temu przeciwdziałać, dezinformując szefa MSW Ludwika Dorna w sprawie rzekomego zagrożenia terrorystycznego w Warszawie, co miało uniemożliwić zaprzysiężenie Lecha Kaczyńskiego na prezydenta RP. Za likwidacją wojskowych służb informacyjnych przemawiało nie tylko polityczne przekonanie Lecha Kaczyńskiego i bycie zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale też doświadczenia związane z pracą w kancelarii prezydenta Wałęsy i w Najwyższej Izbie Kontroli, a także znajomość tematyki tajnych służb. Cytatów różnych na ten temat prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest sporo. Ja wybrałem cytat z książki Łukasza Warzechy, Lech Kaczyński, ostatni wywiad. Sam doświadczyłem działań WSI, a dokładnie wtedy jeszcze zarządu drugiego sztabu generalnego, bo mówię o czasach, kiedy byłem ministrem stanu w kancelarii Lecha Wałęsy. Byłem mianowicie regularnie obserwowany. Ostatnio przy którejś ze spraw związanych z likwidacją WSI ujawnił się pułkownik L, w czasach, o których mowa, szef zarządu ochrony jednostek centralnych kontrwywiadu. Kiedy jako minister stanu jeździłem po dowództwach okręgów, on jeździł za mną. Wyłapali to chroniący mnie wtedy oficerowie BOR. Myślę, że chodziło o pułkownika Lichockiego. Trzecia część, prezydent jako likwidator wojskowych służb informacyjnych. Opór premiera Marcinkiewicza i ministra Sikorskiego, który nie chciał, to głównie dotyczy ministra Sikorskiego, który nie chciał zgodzić się na wyłączenie służb wojskowych z kompetencji MON i był przeciwny zatrudnianiu cywilów w SWW, w służbach wywiadu wojskowego i służbie kontrwywiadu wojskowego, oraz popadł w konflikt z koordynatorem służb specjalnych Zbigniewem Wassermanem, sprawiły, że prezydent Kaczyński przejął inicjatywę ustawodawczą w sprawie likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Cytat. Dla prezydenta elementem nowym, który dla niego odgrywa równie zasadniczą rolę, jest rozliczenie 16 lat funkcjonowania tych służb. W związku z tym przejął inicjatywę, ogłosił Andrzej Urbański, szef kancelarii prezydenta, na łamach pism Newsweek i Rzeczpospolita. Wsparcia prezydentowi udzielił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który zapowiedział, że z całą pewnością WSI zostaną do cna zlikwidowane, ale jest to trudne, ponieważ mają obrońców i to nie tylko w Polsce. Już 13 marca 2006 roku Lech Kaczyński zatwierdził projekty ustaw likwidujących WSI przygotowane przez ministra koordynatora Wassermana. Cytat z wywiadu Lecha Kaczyńskiego z kwietnia 2006. Tylko ludzie nierozsądni sądzą, że wszystko, co się w Polsce dzieje, to jest dzieło WSI czy innych służb specjalnych, ale istnieje pewien problem i to istotny. 24 maja 2006 roku Sejm przegłosował ustawę o likwidacji i weryfikacji wojskowych służb informacyjnych oraz o powołaniu w ich miejsce służby wywiadu wojskowego i służby kontrwywiadu wojskowego. Za ustawą głosowało aż 367 posłów, a 45 było przeciw. Likwidację WSI poparły kluby PiS, PO, Samoobrony, Ligi Polskich Rodzin, PSL, Narodowego Koła Parlamentarnego i posłowie niezależni. Przeciw ustawie głosowało 44 posłów SLD i jeden poseł PO, Bronisław Komorowski. 9 czerwca 2006 roku Lech Kaczyński podpisał ustawy powołujące służby wojskowego wywiadu i wojskowego kontrwywiadu. Są to przepisy wprowadzające ustawę o SKW oraz SWW oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW. 22 lipca 2006 roku prezydent i premier powołali członków Komisji Weryfikacyjnej WSI, na czele której stanął Antoni Macierewicz. Z kolei minister obrony narodowej powołał Komisję do spraw likwidacji WSI, kierowaną przez Sławomira Cęckiewicza. Jednocześnie Macierewicz został pełnomocnikiem do spraw organizacji SKW i wiceministrem obrony narodowej odpowiedzialnym za cały proces likwidacji i weryfikacji WSI. Generał Jan Żukowski, szef WSI, został pełnomocnikiem do spraw organizacji SWW, później pełnomocnikiem do spraw organizacji Służby Wywiadu Wojskowego i szefem Służby Wywiadu Wojskowego został współpracownik prezydenta Witold Marczuk. Szef kancelarii prezydenta Aleksander Szczygło, który początkowo typowany był na szefa Komisji Likwidacyjnej WSI, stwierdził, że ujawniony powinien zostać cały raport, chodzi o raport z weryfikacji wojskowych służb informacyjnych, łącznie z nazwiskami agentów. Nie ma żadnych powodów, żeby Polacy się nie dowiedzieli, kto kim jest i kto kim był w Polsce. Może nie obejdzie się bez specjalnej ustawy, która pozwoliłaby na ujawnienie treści tego konkretnego raportu. Lech Kaczyński
wywiadzie dla dziennika, później przedrukowanym przez Gazetę Wyborczą we fragmentach. Wojskowe służby informacyjne to groźna, bardzo groźna organizacja, to jest poważny problem. To jeden z elementów, jak to określam, chaotycznego antypaństwa funkcjonującego w Polsce. To zespół grup interesów i instytucji, które choć wywodzą się z aparatu państwowego, po części się sprywatyzowały, a po części ciągle jeszcze działają w strukturach państwa. Świat ten nie unika związków ze zorganizowaną przestępczością. Sam posługuje się metodami niezgodnymi z prawem, a jego możliwości techniczne często przekraczają możliwości państwa. Ma ambicje wpływania na politykę przede wszystkim, by chronić swoje interesy. Potrafi posługiwać się ludźmi, którzy kreowani są, jeśli nie na moralne, to co najmniej prawne autorytety. Zdaje sobie sprawę, że ujawnienie agentury jest rzeczą nienaturalną dla normalnie funkcjonującego państwa. Jednak wiem, że bez tego nie oczyścimy życia społecznego w Polsce. 1 listopada 2006 roku prezydent Lech Kaczyński otrzymał sprawozdanie Komisji Likwidacyjnej do spraw WSI w sprawie likwidacji i podziału majątku pomiędzy Służbę Wywiadu Wojskowego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. 8 grudnia 2006 roku Sejm debatował nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy, przepisy wprowadzające ustawę o SKW oraz SWW oraz ustawa o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW, który umożliwiał ujawnienie przez Lecha Kaczyńskiego nazwisk żołnierzy i współpracowników WSI. Ujawnieni mają być tylko ci, którzy dopuszczają się przestępstw albo działali w sprawach niezwiązanych z obronnością. Chodzi oczywiście o ujawnienie w pełnej wersji, czyli z nazwiskami raportu przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych Antoniego Macierewicza. I od razu rozpoczęła się jakby kolejna faza ataków na prezydenta, bardzo agresywnych. To bubel prawny grzmiała Ewa Milewicz w Gazecie Wyborczej. Zresztą Ewa Milewicz napisała sporo w tamtym czasie tekstów poświęconych likwidacji WSI i prezydentowi Kaczyńskiemu. 14 grudnia 2006 roku Sejm przyjął otwierającą drogę do publikacji raportu z weryfikacji WSI prezydencką nowelizację ustawy, przepisy wprowadzające ustawę o SKW oraz SWW oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW. Przeciwko były PO. Tu warto zauważyć właśnie, że doszło do zmiany stanowiska Platformy Obywatelskiej. O ile w czerwcu 2006 roku Platforma była jeszcze za likwidacją wojskowych służb informacyjnych, to już pod koniec 2006 roku zmieniła o 180 stopni swoje stanowisko. PSL oczywiście również i SLD, można powiedzieć, tradycyjnie. Ważny cytat z Lecha Kaczyńskiego, z wywiadu prezydenta Lecha Kaczyńskiego dla Polskiego Radia 16 luty 2007 roku. WSI nie rządziło Polską, choć miało bardzo istotne wpływy w wielu dziedzinach życia, a przede wszystkim nie spełniało podstawowych swoich zadań związanych z kontrwywiadem i wywiadem wojskowym. Natomiast jeżeli chodzi o kontrwywiad, to warto wspomnieć, że wieloletnie działania kontrwywiadu wojskowych służb informacyjnych nie przyniosły efektów w postaci schwytania choćby jednego agenta, a w tym samym czasie w WSI ujęto nie jednego agenta, ale wszystko to zrobił Urząd Ochrony Państwa. WSI było rządzone przez ludzi wywiadu w olbrzymim stopniu, to trzeba podkreślić, przez ludzi, którzy przeszli przeszkolenia krótsze lub dłuższe, ale często nawet trwające latami poza granicami naszego kraju w ramach Układu Warszawskiego. Dlaczego mówię Układu Warszawskiego? Bo na ogół oczywiście to był ZSRR, natomiast nie tylko. To była pewna służba, która miała zapewnić ochronę określonych interesów państwa, istotnych, nawet bardzo istotnych, a w istocie pracowała do wewnątrz, dla swoich własnych interesów. Robiła interesy w tej czy innej dziedzinie, wkraczała w różne sfery życia, w tym w sferę medialną, w różne dziedziny życia gospodarczego, obrót bronią, sferę paliwową. Potrafiła przeprowadzić operacje, powiedzmy sobie, wyciągnięcia znacznej ilości pieniędzy z pewnej bardzo wpływowej, istotnej instytucji wojskowej, wkraczała w sferę, która mało należy do służb wojskowych, sferę kultury polskiej, ale inaczej mówiąc, działała tak, żeby jej było dobrze, znaczy jej i ludziom z nią związanym. Natomiast jeżeli chodzi o służbę dla Rzeczpospolitej, a do tego jest przeznaczona, to pod tym względem było gorzej. 16 luty 2007 roku prezydent Lech Kaczyński wydał postanowienie o ujawnieniu raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek
organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o wojskowych służbach informacyjnych. I na stronie Kancelarii Prezydenta RP prezydent opublikował raport przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej WSI Antoniego Macierewicza. Raport nie oddaje całej prawdy, WSI miały wpływ istotniejszy niż to wynika z raportu, ocenił prezydent podczas konferencji prasowej, choć dodał, że teza, iż WSI rządziły Polską, jest nieprawdziwa. Pierwszym skutkiem publikacji raportu były odwołania z placówek ambasadorów i attaché wojskowych powiązanych z wojskowymi służbami informacyjnymi. Raport uruchomił falę agresywnych ataków na prezydenta. Durnia mamy za prezydenta, to jest, można powiedzieć, symboliczny cytat z klasyka Lecha Wałęsy, który właśnie w lutym 2007 roku tak wypowiedział się na antenie TVN24. Ale oczywiście podobnych wypowiedzi, ostrych, mniej ostrych, agresywnych w stosunku do prezydenta za to, że ujawnił raport przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej i zorganizował w jego obecności w Kancelarii Prezydenta konferencję, było bardzo, bardzo dużo. Prezydenta zaatakował Donald Tusk i Platforma Obywatelska i publicznie rozważał złożenie wniosku o postawienie Lecha Kaczyńskiego przed Trybunałem Stanu. Powód: nieprawidłowości w raporcie o WSI oraz ujawnienie raportu w innej wersji niż ta, która została przygotowana przez Macierewicza i jego ludzi. Chodzi o usunięcie z dokumentu kilku nazwisk współpracowników WSI. Jak twierdzą eksperci Platformy, ustawa nie daje prezydentowi prawa do nanoszenia zmian w raporcie. Powinien on upublicznić dokument dokładnie w takiej formie, w jakiej dostał go od przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej WSI. Powstaje pytanie, czy prezydent, skoro zaakceptował dokonanie zmian w raporcie i opublikował go w zmienionej wersji, dopuścił się przerobienia dokumentu, czyli przestępstwa fałszu materialnego, czytamy w oświadczeniu kierownictwa Platformy Obywatelskiej. Później, to nawet można powiedzieć przez kilka lat, ten wątek będzie bardzo mocno podkreślany przez bądź to wrogie media, wrogie samej likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Myślę tu przede wszystkim o piśmie już dzisiaj trochę zapomnianym, ale wtedy bardzo ważnym, Dziennik, i o publicystach takich jak Anna Marszałek czy pan Paweł Reszka i Majewski, nie pamiętam imienia teraz. Ale oni od czasu do czasu, później w tygodniku Wprost i w innych mediach, jakby wracają do tej argumentacji. W czerwcu 2007 roku, można powiedzieć, wybucha sprawa Magdy Fitas, wówczas partnerki, a obecnie żony byłego szefa WSI generała Marka Dukaczewskiego, która była tłumaczem najbardziej poufnych rozmów prezydenta Lecha Kaczyńskiego, między innymi podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli i spotkania z prezydentem USA George'em Bushem, chyba nie tylko w Polsce. No i tutaj mamy do czynienia z sytuacją dość kuriozalną, bo Platforma Obywatelska, jak Państwu powiedziałem wcześniej, zmieniła zdanie na temat likwidacji WSI, nagle stała się obrończynią WSI, to w tej sprawie zaczęła atakować prezydenta właśnie takimi słowami. Pan Dukaczewski to postać, która stała się symbolem nieformalnych powiązań w WSI przez ostatnie 15 lat, powiedział Jan Rokita. W kontekście właśnie tego, że ktoś taki jak pani Magda Fitas nie powinna pracować dla prezydenta, bo może być jakimś źródłem informacji dla byłych wojskowych służb informacyjnych i osobiście dla Dukaczewskiego. I z drugiej strony trzeba powiedzieć, że w dość kuriozalny sposób niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości tłumaczyli to, że Magda Fitas jest tłumaczką prezydenta. Kluczowe w tej sprawie jest dopuszczenie tłumaczki do tajemnic państwowych. Nie zaglądamy nikomu do sypialni, mówił szef MON Aleksander Szczygło. Podobnie sekretarz generalny PiS Joachim Brudziński. Używanie argumentu, że ktoś jest dla kogoś bliską osobą, jest nośne na potrzeby publicystyki, natomiast niekoniecznie w wymiarze politycznym czy prawnym. No wiemy, że właśnie to, że ktoś jest bliską osobą kogoś, może mieć bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Zresztą w tamtym czasie znalazłem taki wywiad, jeśli się nie mylę, w Rzeczpospolitej z ministrem Antonim Macierewiczem, który z kolei mówił o tym, że służby w jakimś momencie zaczęły zwracać uwagę na rolę Magdy Fitas, która właśnie jest związana z Markiem Dukaczewskim, i przestrzegały przed tym Urząd Prezydenta. Część następna między recepcją raportu a publikacją aneksu.
Aneks przygotowany przez Komisję Weryfikacyjną pod kierownictwem Antoniego Macierewicza znajduje się u prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To on decyduje o odtajnieniu i publikacji dokumentu. Prezydent w wywiadzie dla Rzeczpospolitej sprzed 2 tygodni powiedział, że raport jest obszerny, podobnie jak jego pierwsza część. I na ile się zorientował, są tam fragmenty bardzo ciekawe. Kiedy nastąpi publikacja, na razie nie wiadomo, podała Rzeczpospolita 29 października 2007 roku. 9 listopada 2007 Lech Kaczyński mianował szefem Komisji Weryfikacyjnej w WSI swojego doradcę Jana Olszewskiego. Były premier zastąpił na tym stanowisku Antoniego Macierewicza, który został wybrany posłem RP z listy Prawa i Sprawiedliwości. No i tutaj się rozpoczyna, można powiedzieć, kanonada, która w jakimś sensie trwa do dzisiaj, ale w tamtym czasie była zapowiedzią czegoś bardzo, bardzo poważnego. Wojskowe archiwum schowane w pałacu ogłosili w dzienniku Anna Marszałek i Robert Zieliński na temat przeniesienia materiałów zgromadzonych przez Komisję Weryfikacyjną w WSI do siedziby BBN. Przy okazji pojawiają się informacje o kopiowaniu, zaginięciu szeregu dokumentów. No, wytwarza się atmosfera bardzo gorąca wokół przede wszystkim ministra Macierewicza i członków Komisji Weryfikacyjnej, ale można powiedzieć wszystkich osób zaangażowanych w likwidację wojskowych służb informacyjnych. 19 listopada 2007 roku znów dziennik ujawnił, tu w cudzysłowie, że aneks Antoniego Macierewicza do raportu o WSI można kupić na czarnym rynku. Początek, to oznaczało tak zwany początek afery marszałkowej, czyli wielkiej prowokacji ABW przeciwko likwidatorom WSI, opozycji, a przede wszystkim Antoniemu Macierewiczowi. WSI nazwało Kowala Pallat. Kowal zamieciony przez PiS pod dywan, ogłosili Paweł Reszka i Michał Majewski właśnie w dzienniku, rozpętując awanturę wokół niewiarygodności raportu z weryfikacji i roli prezydenta w cenzurowaniu i przyjęciu ostatecznego kształtu raportu. Sam powiedział o tym Lechowi Kaczyńskiemu, twierdził szef gabinetu prezydenta Maciej Łopiński. Jego nazwisko nie figurowało w raporcie Antoniego Macierewicza z weryfikacji WSI, który upublicznił prezydent, bo nie był tajnym współpracownikiem. Jego wyjaśnienia brzmią wiarygodnie, kontynuował minister Łopiński. 13 maja 2008 roku ABW wkroczyła do mieszkań pułkownika Aleksandra Lichockiego, Wojciecha Sumlińskiego, Piotra Bączka i Leszka Pietrzaka. Prezydent Lech Kaczyński był w tym czasie z wizytą w Izraelu. Uznał akcję ABW i prokuratury za inspirowaną politycznie. Prezydent przyznał później, że wiedział o jakiejś akcji ABW, natomiast mówił, że miała ona, przynajmniej w tej wersji przekazanej mu przez ministra Schetynę, dotyczyć tylko pułkownika Lichockiego, więc najpewniej minister Schetyna posłużył się pewną półprawdą, powiedział o przygotowywanej operacji przeciwko Lichockiemu, natomiast ukrył prawdziwe intencje władzy, która w ten sposób przede wszystkim dążyła do skompromitowania Komisji Weryfikacyjnej i Antoniego Macierewicza. Tu zwracam przede wszystkim na uwagę na wejście do mieszkania Piotra Bączka i Leszka Pietrzaka, którzy byli członkami Komisji Weryfikacyjnej. 1 lipca 2008 roku na polecenie szefa SKW pułkownika Janusza Noska, to warto podkreślić, bo w niektórych środowiskach również patriotycznych teraz Janusz Nosek ze względu na wyrzucenie go z SKW przez Donalda Tuska uchodzi za kogoś pozytywnego, a on rozpoczął szereg działań przeciwko właśnie osobom zaangażowanym w likwidację wojskowych służb informacyjnych. Więc na polecenie szefa SKW pułkownika Janusza Noska, ale i za przyzwoleniem niestety szefa BBN, żołnierze SKW wywieźli akta Komisji Weryfikacyjnej z siedziby BBN, choć jeszcze 30 czerwca 2008 roku Jan Olszewski mówił, że akt komisji nie odda służbie kontrwywiadu wojskowego. Ta akcja miała miejsce we wczesnych godzinach rannych 1 lipca 2008 roku. Sprawa publikacji aneksu. Ona wywołuje do dzisiaj w środowiskach patriotycznych różne kontrowersje. Więc słów kilka na ten temat. Prezydent ma wątpliwości do niektórych treści aneksu. Miał anonimowo powiedzieć jeden z urzędników Kancelarii Prezydenta w lutym 2008 roku. Ujawnienie samego raportu spowodowało już ogromną falę krytyki oraz podejrzenia o ujawnienie informacji o polskich agentach za granicą, a za to można trafić przed Trybunał Stanu. Prezydent jest więc bardzo uważny, jeśli chodzi o aneks.
Prezydent Lech Kaczyński potwierdził tę informację. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej w kwietniu 2008 roku powiedział: aneks jest legalny, ale trzeba wziąć pod uwagę informacje, które niezależnie od tego, jaką część smutnej naszej rzeczywistości by ujawniały, to jednocześnie są groźne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Nie mogę nie zwracać uwagi na pewne fragmenty, które nie chciałbym, żeby się przedostały do opinii publicznej, chociaż dosyć dużo mówią o naszej realnej rzeczywistości. 27 czerwca 2008 roku pojawiła się dodatkowa komplikacja w sprawie aneksu. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek posłów SLD dotyczący likwidacji WSI. Chodziło o zaskarżoną ustawę z 9 czerwca 2006 roku i orzekł między innymi, że w przypadku publikacji aneksu do raportu z weryfikacji WSI konieczna jest anonimizacja danych osób w nim występujących. No, poza tym jeszcze Trybunał mówił o pewnej ścieżce, którą ochrony, którą i możliwości bronienia się osób wskazanych czy opisanych w raporcie, które dopiero gdyby taką odpowiednią ścieżkę prawną stworzyć, to prezydent mógłby ujawnić ich dane właśnie w aneksie do raportu z weryfikacji wojskowych służb informacyjnych. Prezydent Lech Kaczyński w wywiadzie z 18 sierpnia 2008 roku dla Newsweeka: nie opublikuję raportu w tej wersji. Aneks miejscami jest bardzo interesujący, ale zbyt wiele jest tam fragmentów, w których fakty zastąpiono interpretacjami. Wnioski są wyciągnięte także tam, gdzie nie ma do tego wystarczających podstaw. Teraz także można opublikować aneks, ale należałoby usunąć olbrzymią ilość danych osobowych. Taki wariant również rozważam. Chcę podkreślić, że te ostatnie dwa zdania najczęściej są niecytowane z tego wywiadu, który jakby funkcjonuje tylko w tych zdaniach dwóch wcześniejszych, to znaczy jakby nieco kategorycznego stwierdzenia prezydenta, że nie opublikuje raportu, ale bez tych dwóch zdań końcowych, których prezydent jednak w tym samym przecież wywiadzie mówi, że rozważa jednak publikację raportu, chociaż z uwzględnieniem oczywiście tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Przerwany proces. Zakończenie procesu likwidacji, a w zasadzie weryfikacji żołnierzy wojskowych służb informacyjnych zostało powstrzymane na skutek działań rządu Donalda Tuska. Chodzi przede wszystkim o rozbicie i paraliż prac Komisji Weryfikacyjnej WSI, przejęcie całości dokumentacji Komisji Weryfikacyjnej WSI oraz zmiany decyzji w sprawie zbioru zastrzeżonego IPN. Chodzi tutaj o sytuacje, w których materiały będące no, ważnym źródłem informacji dla pracujących nad raportem członków Komisji Weryfikacyjnej nagle zostały w trybie takim ekstraordynaryjnym decyzją ministra Klicha w bardzo krótkim czasie, dosłownie w 2 tygodnie od objęcia urzędu ministra obrony narodowej, kierowane z powrotem do zbioru zastrzeżonego IPN, po to, żeby je ukryć i uniemożliwić korzystanie z nich. Tu słusznie pan minister podpowiada, że no to jest sytuacja absurdalna o tyle, wiecie państwo, że one wcześniej były już wyjęte ze zbioru zastrzeżonego i przeniesione do zbioru ogólnego. Ale dotyczy to również archiwaliów Centralnego Archiwum Wojskowego i Wojskowych Komisji Uzupełnień. Tam były bardzo ważne materiały dotyczące żołnierzy po prostu, którzy służyli w wojskowych służbach informacyjnych. Uruchomienie niezgodnego z prawem procesu przywracania żołnierzy WSI do służby. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie raportu i aneksu z weryfikacji WSI. Afera marszałkowa i działania operacyjno-śledcze w stosunku do likwidatorów wojskowych służb informacyjnych. Stworzenie negatywnego klimatu medialno-społecznego wokół likwidacji WSI, w tym personalnych ataków na prezydenta RP. Ważne decyzje polityczne wymagają medialnej osłony i wsparcia. Wprowadzenie do prac i konsultacji sejmowej ludzi wojskowych służb informacyjnych. I tu cytat z prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pozwolono im, to znaczy żołnierzom WSI, z siebie zrobić ofiary, a przez gwałtowny zwrot Platformy Obywatelskiej ludzie WSI stali się w pewnym sensie częścią układu władzy. To jest też cytat z wypowiedzi Lecha Kaczyńskiego dla Łukasza Warzech. Ostatecznym zakończeniem wszystkich dotychczasowych wysiłków likwidacyjno-weryfikacyjnych w sprawie WSI była faktycznie katastrofa smoleńska 10 kwietnia 2010 i śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Śmierć głowy państwa i objęcie urzędu prezydenta przez Bronisława Komorowskiego
uniemożliwiły publikację aneksu do raportu z weryfikacji WSI, choć w świetle ostatniego wywiadu Lecha Kaczyńskiego udzielonego Łukaszowi Warzesze nie mamy pewności, czy aneks zostałby w ogóle kiedykolwiek opublikowany. Aneks, to cytat, aneks został rozbity z powodu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. To też często nie jest cytowane właśnie, to zdanie z tej dłuższej wypowiedzi Lecha Kaczyńskiego. Jest sprawą dyskusyjną, czy w ogóle warto go publikować. Niektóre zastosowane tam sposoby wnioskowania nie znajdują mojej akceptacji. Chcę powiedzieć, że pewne opisywane tam związki przyczynowo-skutkowe nie są dostatecznie udowodnione, a opisywane okoliczności bywają bardzo ciekawe. Znajdujemy tam zestawienie faktów, które na nic nie wskazują. Na przykład obecność osoby Y na przyjęciu organizowanym przez osobę X ma wskazywać na związki X i Y. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę, jak wyglądają kontakty towarzyskie w pewnych sferach, to nie jest dowód na nic. Konkluzja. Złożone duże projekty społecznych zmian są niemożliwe do realizacji nawet przez autonomicznie działające, najbardziej nawet wybitne jednostki. Wymagają bowiem skoordynowanego wysiłku wielu osób i instytucji. Zarazem bez konkretnych postaci, symboli o wielkim autorytecie, niosącym ze sobą wizję przekonująco oddziałującą na różne środowiska, niemożliwe jest zogniskowanie energii społecznej niezbędnej do wprowadzenia w życie zmian przełamujących ufortyfikowane struktury interesów. Taką postacią, ogniskującą społeczną wyobraźnię i instytucjonalną energię, potrafił być prezydent Lech Kaczyński. Warto na koniec podkreślić, że realizacja szczególnie ryzykownych politycznie reform jest zazwyczaj możliwa w krótkim czasie od objęcia urzędu. W tym kontekście należy przypomnieć, że ustawy likwidujące WSI były gotowe niespełna w 3 miesiące od zaprzysiężenia Lecha Kaczyńskiego na prezydenta RP. I dlatego nie miałem wątpliwości w roku 2011, że swoją książkę o genezie wojskowych służb informacyjnych powinienem zadedykować właśnie prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do dyskusji. Proszę o uwagi, krytykę. Dziękuję bardzo. Z tym tylko kilka uwag. Najpierw uwagi zupełnie przyczynkarskie, ale które mogą się przydać autorowi w tym naprawdę znakomitym i porządkującym dużo wykładzie. I to jest kwestia taka. Po pierwsze, wydaje się, iż niedoceniona została tutaj rola pana prezydenta Bronisława Komorowskiego jako wiceministra obrony narodowej. Oczywiście można zastanawiać się, czy to jest kwestia jego osobowości, czy też tego, że ta osobowość uznana została za osobowość, którą można użyć w sposób skuteczny do roli, jaką mu wyznaczono, ale przypominam, że on został wiceministrem obrony narodowej w kwietniu 1990 roku i ze zwierzchnictwem nad dwoma działami Ministerstwa Obrony Narodowej, nad Głównym Zarządem Politycznym, który został przekształcony w Zarząd Wychowawczo-Polityczny, i oficerowie z tej służby po dzień dzisiejszy odgrywają złowrogą rolę w strukturach państwa polskiego na bardzo różnych miejscach, i właśnie nad późniejszą WSI, wówczas połączoną w tę hybrydę drugiego zarządu kontrwywiadu i wywiadu. Otóż natychmiast po objęciu przez niego tej funkcji i mianowaniu podstawowych ludzi, w tym Lucjana Jaworskiego, który wśród różnych zasług miał także wsadzenie w 1982 roku do więzienia wielu przyjaciół Bronisława Komorowskiego, łapanych przez niego wówczas na ulicach Warszawy w ramach akcji Hydra 6, którą kierował Lucjan Jaworski jako młody funkcjonariusz drugiego zarządu WSW. No ale miał też także swoje zasługi jako człowiek, który nadzorował agenturę zbierającą informacje w obozie, w którym siedział pan późniejszy prezydent Bronisław Komorowski. W związku z tym te związki między nimi były bardzo, bardzo różnorodne. Poza tym jednak, że mianował pana Lucjana Jaworskiego, to nie podjął żadnych działań zmierzających do podnoszonych przez ówczesną opinię publiczną koniecznych zmian w służbach wojskowych, aby
przełamać, została opublikowana seria artykułów przez pana profesora później Szaniawskiego w takim bardzo znanym dodatku do Ekspresu Wieczornego. To się nazywało Kulisy Ekspres. Wychodziło z soboty na niedzielę. Była to publikacja, która wychodziła Szaniawskiego przez blisko 2 miesiące i w każdym dodatku publikowana była lista żołnierzy służb wojskowych, którzy byli agentami GRU lub KGB i szkoleni w Moskwie. To jest bardzo zapomniany fragment rzeczywistości. Odegrało to o tyle istotną rolę, że ta publikacja zmusiła ówczesnym im i OKP do powołania podkomisji, na czele której postawiono późniejszego senatora, a wówczas posła, o ile się nie mylę, pana Okrzesika. Raport tej komisji, a utajniony natychmiast po jego opublikowaniu, ja miałem możliwość wówczas, będąc współpracując z gabinetem prezydenta, miałem możliwość się z nim zapoznać, pokazywał skalę nadużyć, przynajmniej WSW. On nie dotyczył drugiego zarządu sztabu generalnego, ale dotyczył WSW i rzeczywiście pokazał skalę patologii. To, jak mówię, był skutek niedziałania pana Komorowskiego. W efekcie część oficerów została przesunięta rezerwy. Większych zmian nie dokonano, ale tyle zrobiono. Zwracam uwagę na ten fragment dziejów WSI, bo on jest istotny, zwłaszcza że druga zmian w WSI, jaka nastąpiła po roku 2001, też została wymuszona przez publikacje, w tym wypadku publikacje, jakie miały miejsce w takim piśmie mniej w Polsce znanym niż Washington Post, nazywa się Washington Times. To jest dziennik wychodzący głównie w Waszyngtonie, niewielki nakład, 30 000 egzemplarzy, ale ze względu na koncentrację na problematyce bezpieczeństwa, szeroko rozumianej polityce bezpieczeństwa, bardzo istotny dla ludzi zajmujących się służbami specjalnymi, został tam opublikowany artykuł pana Gordona Thomasa w 2002 roku, wymieniającym między innymi pana Bolesława Izdorczyka oraz Dukaczewskiego, Marka Dukaczewskiego jako agentów rosyjskich działających ciągle w służbach specjalnych oraz opisująca w tej publikacji pan Gordon Thomas opisał bardzo dokładnie wielką operację realizowaną przez Związek Radziecki w końcu lat 80. infekowania Stanów Zjednoczonych programami komputerowymi zawierającymi tak zwane bramki pozwalające ściągać informacje z komputerów amerykańskich. Wskazując, że w tym działaniu istotną rolę odegrali ci dwaj, no to się nazywa oficerowie, nie wiem, no funkcjonariusze sowieccy. Ta publikacja, jak sądzę, miała pewien wpływ obok innych zobowiązań, jakie zapewne podjął pan Miller, warunek dopuszczenia do władzy. W tej reformie, o której mówił pan profesor Cenckiewicz, która miała na celu likwidację WSI w ogóle w ramach rządów SLD. No ale jak to często bywa w takich sytuacjach, zamiast likwidacji stało się coś dokładnie odwrotnego, z czego już niewielu sobie zdaje sprawę. Nie tylko likwidowano WSI, ale nasączono ABW, tworzone wówczas ABW. Proszę Państwa, proszę się trzymać, bo to rzeczywiście jest, robi duże wrażenie, 200 oficerami z WSI. 200 oficerów z WSI zostało przesuniętych do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i usytuowanych w kluczowych miejscach, między innymi w miejscach związanych z kontrolą obrotem ropą naftową. Mówię o tym dlatego, że później bardzo ważną rolę dla procesu likwidacji WSI miała komisja Orlenowska, która ten proces zależności mafii paliwowej od służb wojskowych
pokazała z nazwiskami zarówno polityków, jak i funkcjonariuszy wojskowych służb informacyjnych, z którymi zresztą później się spotkaliśmy w naszej działalności. Chcę pokazać, że rola polskich polityków była decydująca, nie ma co do tego cienia wątpliwości, ale presja ze strony Zachodu na to, żeby zlikwidować tę skamienielinę komunizmu, w obu momentach przełomowych miała swoje też bardzo istotne znaczenie. Publikacja Szaniawskiego w roku 90, publikacja Washington Gordona Thomasa w roku 2000, w roku 2002. Wszystko to jednak, i tutaj pełna zgoda, w ogóle bezdyskusyjne, nie miałoby żadnego znaczenia, gdyby nie wybory prezydenckie i wybory parlamentarne roku 2005 i niedeterminacja pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i premiera Jarosława Kaczyńskiego, żeby wojskowe służby informacyjne zlikwidować. To jest ciągle obszar, w którym jesteśmy troszeczkę ograniczeni w relacjach. Jest zupełnie oczywiste, musicie Państwo nam darować i ja też nie wyjdę poza te stwierdzenia w zasadzie, które tutaj padły, poza jednym wskazaniem, no, o którym trzeba chyba jednak powiedzieć. Te wspaniałe ustawy, które zostały przygotowane z 2006 roku, związane z przygotowujące likwidację WSI, miały wszystkie zalety legislacyjne, ale pewien funkcjonalny problem. Mianowicie dzieliły odpowiedzialność za likwidację WSI na cztery różne osoby i cztery różne funkcje. No, to oznaczało, że ten proces nie będzie mógł zostać wykonany. Gdyby tak było to realizowane, jak te ustawy zakładały, to przy dużych możliwościach destrukcyjnych ludzi z aparatu służb specjalnych, proces likwidacji WSI zapewne by nie przebiegł. I tylko odwadze i determinacji pana prezydenta i pana premiera zawdzięczamy, że to przebiegało inaczej i że podstawowe funkcje znalazły się zostały skoncentrowane, o tak to najogólniej rzecz biorąc ujmijmy. I na koniec chcę powiedzieć, że tak zwany aneks do raportu WSI jest dokumentem czterokrotnie większym niż podstawowy raport i zawiera kontynuację podstawowych wątków tam zawartych. O jednym wątku z raportu tutaj nie powiedziano, więc trzeba to przywołać, bo on jest znany Państwu w formie zbeletryzowanej bardziej niż w formie pierwotnej. A w formie pierwotnej sprawa procywili została opisana na 15 stronach raportu, a w formie zbeletryzowanej nie zawsze ściśle, ale interesująco na 200 stronach przez pana Sumlińskiego. Dziękuję bardzo. Pomyślałem sobie, że opowiem Państwu o pewnym elemencie, który niestety nie został uwzględniony przy tych rozwiązaniach prawno-organizacyjnych 2006 roku, który w jakiś sposób umknął i którego owoce, no niestety negatywne, 5 lat później, przepraszam, nie 5 lat, 2006-2010, to mamy 4 lata później, zaczęły zbierać żniwo. Otóż, kiedy Sławek opowiadał Państwu o genezie wojskowych służb informacyjnych, to przypomniał Państwu o takiej hybrydzie powołanej w 90 roku chwilowej zarządu wywiadu i kontrwywiadu, który powstał z zarządu drugiego sztabu generalnego oraz pewnej części wojskowej służby wewnętrznej pionu kontrwywiadowczego. I zapomniał przez nieuwagę dodać o tej części, która pozostała, a która była bardzo ważną składową częścią wojskowej służby wewnętrznej, jakim były oddziały prewencji oraz pion śledczyk, który potem został w kwietniu 90 roku przekształcony w żandarmerię wojskową. To jest instytucja, która wyrosła z tego samego pnia, jakim były wojskowe służby informacyjne, z tymi samymi ludźmi, tymi samymi zależnościami z Sowietami.
Pierwsi, zresztą większość szefów żandarmerii wojskowej, powoływanych zresztą nomen omen przez ostatniego ministra obrony narodowej, przypomnij mi, ale Perelowskiego, Świnickiego, dokładnie tak, bo to on razem zresztą z Kisztakiem, generałem Jaruzelskim, kształtował te rozwiązania wewnętrzne kwietnia 90 roku dotyczące i Inspektoratu Wojskowego Służby Informacyjnego i Żandarmerii Wojskowej, to też byli generałowie z przeszłością sowiecką szkoleni, jak nie w Leningradzie, to w Moskwie, zresztą na stronach internetowych Żandarmerii Wojskowej są i krótkie biogramy, niektóre są nawet nie zafałszowane, więc możecie Państwo sobie przeczytać, ale ta odlość, ta odnoga w pełni będąca kontynuacją wojskowych służb specjalnych aparatu represji państwa komunistycznego funkcjonowała i przenikała w rzeczywistość III RP. Niestety po katastrofie smoleńskiej bardzo duża część czynności śledczych zlecanych przez wojskową prokuraturę właśnie zlecano żandarmerii wojskowej. To jest obszar, który umknął w 2006 roku rozwiązaniem tym ogólnym, mającym na celu uporządkowanie czy też ograniczenie wpływu wojskowych służb informacyjnych i ekspozytur, które ulokowanych w różnych innych instytucjach, na wpływ państwa polskiego. Biznes, gospodarkę, politykę, sprawy społeczne, międzynarodowe. I ja tu zwracam uwagę, że ten obszar trzeba zagospodarować w przyszłości. On nie został niestety uporządkowany. W żandarmerii wojskowej powstała wręcz taka kolejna generacja tych ludzi, tak, ze wszystkimi uwikłaniami i rodzinnymi, i biznesowymi, etc. Tam też nie przeprowadzono żadnej weryfikacji, nawet takiej, która komisja weryfikacyjna pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza, a potem Jana Olszewskiego prowadziła procedury wobec tych oficerów dawnych WSI, którzy chcieli przystąpić do nowych służb SKW i SWW. Dobrze, i to jest, tak powiem, gwoli tej białej plamy, niezagospodarowanej. A wracając do samego procesu weryfikacji, to ja powiem Państwu, taki czuję głód związany niestety z tym pionem wywiadowczym. On polega na tym, że w jakiś sposób, i to zapewne to jest związane z przesileniami politycznymi, które nastąpiły w listopadzie 2007 roku, nie dotknięto bardzo ważnej tkanki, którą myśmy ze Sławkiem i z członkami komisji likwidacyjnej, badając biografie, akta operacyjne, do których mieliśmy dostęp zarządu dawnego wywiadowczego Wojskowych Służb Informacyjnych, zrozumieli coraz bardziej z dnia na dzień, a mianowicie tak zwanych całego garnituru oficerów OPP, tak, czyli takiego tak zwanej drugiej linii, którzy byli oficerowie pod przykryciem, tak jest, czyli delegowani operacyjnie na etaty niejawne oficerowie do różnych instytucji, w dużej części do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I o tych oficerach, czy zapomniano, to jest cudzysłowie i znak zapytania, czy zapomniano podczas weryfikacji. W każdym razie cały ten garnitur, który został instytucjonalnie zainfekował takie instytucje jak MSZ, pozostał tam, a mówimy o zależnościach służbowych, historii tej służby wojskowej, służb informacyjnych, tych relacjach z tym związanych, szkoleniu i tym, że prawdziwą istotą pracy takiego oficera OPP jest wykonywanie zadań, które były zlecone na oczki czy na podległości, a nie przez dyrektora czy ministra spraw zagranicznych. To jest, trzeba pamiętać o tym. To jest pochodna ich zadań. I ten garnitur się ostał. On nie przystąpił do weryfikacji. On nie przystąpił. Te kilkaset osób pozostało. Niech MSZ dla państwa będzie symboliczną instytucją, w której z szeregu instytucji państwa, które były infekowane przez lata od 90, znaczy wcześniej, bo przecież to pełna ciągłość była zachowana. Także to są, Sławek, co przedstawił te daty, to są pewne daty, no, jakby symboliczne, no, zmian cezury, tak, związane ze zmianą logo po prostu tego, a nie istoty instytucji, tak?
No i teraz wracamy do tego, co z tym zrobić. Bo przez ostatnie 8 lat ten garnitur, ta warstwa urzędnicza pozostała. Jak ją zbadać, jak ją zneutralizować, jak do tego wrócić. Znaczy, to są procesy czy też zamierzenia, przed którymi przyszła władza, czy prezydent, czy przyszły premier stoi. Dlaczego? Dlatego, że to jest garnitur, który paraliżuje bądź działa przeciwko suwerennej, legalnej władzy. I myśmy to zresztą ze Sławkiem obserwowali w dokumentach, bo to trzeba powiedzieć, to nie jest tylko kwestia wysłuchiwania oficerów, ale pewnego języka dosyć, bym powiedział, otwartego, który się przekładał na konkretne dokumenty urzędowe, notatki operacyjne, do których mieliśmy dostęp. Tak? Zresztą o tym, że tak powiem, zwierzchnie władzy były informowane przez nas i w odpowiedni sposób. I to jest taki element, który jest bardzo istotny. I trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy on jest zapomniany? Czy oni są, ta warstwa jest zapomniana? Czy ona była uruchomiona przez te 8 lat? A jeżeli tak, to w jaki sposób, tak? Czy zgodnie z prawem, zgodnie z jakimi interesami, czyimi interesami? To jest kilkaset ludzi o dużych walorach i doświadczenia, znajomości języków, no a przede wszystkim znajomości doświadczenia operacyjnego, tak? Działający na niwie operacyjnej. I to trzeba o tym pamiętać, że niestety to jest kwestia, która jakby można powiedzieć, ona nie była zapomniana, ale w jakiś sposób zostało to przemycone w trakcie procedury weryfikacyjnej. To niestety, może to jest nasza wina, braku doświadczenia czy braku dostrzeżenia niebezpieczeństw, ale ta warstwa istnieje, ona żyje, znamy ją z mobilności, znamy ją z żywotności, z reprodukowania się. Ona jest organizmem samoistnie funkcjonującym i to jest znak zapytania, co się działo przez te 8 lat z tym organizmem i co teraz należy zrobić i jak odszukać, jakie losy były po prostu. I to wszystko. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich epizodycznych kwestii związanych ze współdziałaniem różnych instytucji w weryfikacji, a później z, można powiedzieć, cichą, później już oficjalną dywersją tych działań, która się stopniowo dokonywała. I takim przykładem tego może być fakt, że pierwszą siedzibą Komisji Weryfikacyjnej była siedziba Biura Ochrony Rządu na Podchorążych, dzięki czemu przez pewien czas udawało się ukryć przed dziennikarzami, przed politykami. Z drugiej zaś strony ten sam BOR wpuścił po zmianie władzy, około 2 tygodnie później, wpuścił na Karowej, w miejscu, które jest częścią Kancelarii Prezydenta, ludzi z WSI, żeby wywieźli te dokumenty. A więc to pokazuje pewną jakościową i dość rewolucyjną zmianę. Konsekwencje wywiezienia dokumentów były takie, że kiedy my oddawaliśmy, niektórzy po kilkadziesiąt teczek, chyba z 50 oddałem, nie nadążali z odpisywaniem tego, więc nie były pokwitowane. Dzięki temu, kiedy zostały przejęte, można było każdemu z nas, z członków Komisji Weryfikacyjnej, przypisać, że czegoś nie oddał, że się nie rozliczył. W związku z tym nazwisko pana ministra Macierewicza, moje i jeszcze tam jednego z kolegów, bardzo często było wypowiadane w mediach jako tych, którzy czegoś nie oddali, a równocześnie nigdy nie wszczęto wobec mnie obligatoryjnej procedury pozbawienia certyfikatu bezpieczeństwa i dostępu do materiałów tajnych. Kolejnym takim przyczynkiem właśnie do tego, jak te instytucje działały. Warto zauważyć na przykład, że pewne materiały WSI były przewożone i nie było żadnych problemów z tym. Kiedy jednak zaczęły być wywożone na Karową, do właśnie
do kancelarii prezydenta, która okazała się dla komisji, pana prezydenta, która okazała się dla komisji gościnna. To jeszcze jedna zasługa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Otóż tam trudno by, chodziło o to, żeby nie można nam było utrudniać, podsłuchiwać i tak dalej. I tam nagle się okazało, zrobiono wielką nagonkę, że jak to wywożono, nie wiadomo było co, w nieoznakowanych samochodach, w biały dzień i tak dalej. Czyli tak jakby tajnej, przewożąc tajne informacje, trzeba napisać, że tu są tajne informacje, że w biały dzień, żeby wszyscy widzieli i tak dalej. No przecież to absurd tego typu argumentacji jest wręcz nie tak. To, tak jakby konwojenci przewozili pieniądze, zapisując, wieziemy 500 000 albo 20 milionów na przykład i byłoby to normalne. Kolejnym takim przyczynkiem jest to, że minister Sikorski sabotował właściwie działalność komisji od początku. Starał się nie dopuścić do tego, żeby cywile mogli tam pracować w tych nowo tworzonych instytucjach. Starał się, nie ułatwiał dostępu do różnych materiałów, a później starał się utrudniać weryfikowanie właśnie pracowników ataszatów, którzy trafiali owszem do komisji, ale później w trakcie dzięki ministrowi Sikorskiemu zostali, ataszaty zostały wyłączone, zmieniono strukturę i można powiedzieć, że dzięki temu wielu z nich nigdy nie mogło zostać zweryfikowanych. To jest także minister Sikorski od początku, można powiedzieć, sypał piach w te tryby i utrudniał te działania, równocześnie czyniąc różnego rodzaju działania medialne, mające na celu skompromitować Antoniego Macierewicza i jego współpracowników. A ja, o jego stosunku do tajemnicy świadczy fakt, że żeby posłużyć się, znaczy posłużył się między innymi w celu dyskredytowania Antoniego Macierewicza w czasie jednego z wystąpień publicznych fragmentami jego wypowiedzi, nie wiadomo na ile wiernie oddanych, ale z konferencji, która była całkowicie utajniona. W związku z tym minister publicznie ujawniał tajemnicę państwową. Również w książce Strefa zdekomunizowana. Tak. Następnie warto zwrócić uwagę również na to, że takim poważnym utrudnieniem było to, że w wyniku donosów byłych żołnierzy WSI, także w wyniku różnego rodzaju instytucji podporządkowanych już wówczas nowej ekipie, a więc mówię o SKW, między innymi Służbie Kontrwywiadu i Służbie Wywiadu, kierowanej przez Grzegorza Reszkę, czy później przez pana Noska, szereg osób znalazło się, można powiedzieć, pod obserwacją ABW, podjeżdżały jakieś samochody typu, powiedzmy, jakieś takie zakryte busy i tak dalej, podejrzanie wyglądające, zapewne z podsłuchem, podglądem, kiedy sygnalizowaliśmy na przykład, żeby to sprawdzić i tak dalej, no to samochód delikatnie znikał i tak dalej, ale to było nagminne. Pamiętam taką sytuację, że rozmawiałem z kimś przez telefon i w trakcie usłyszałem rozmowę dwóch osób, kiedy mówię, rozłączamy się, tamten zareagował. Myślę, że chodziło o to, żeby mnie nastraszyć, żeby pokazać po prostu, że jesteśmy podsłuchiwani. Czy powiedzmy, jadę samochodem i widzę skierowany aparat z ulicy. To były takie codzienne działania, które z jednej strony miały nas straszyć, z drugiej utrudniały. No i utrudnianie dostępu do dokumentów. Równocześnie różnego rodzaju przecieki do prasy, również z SKW i myślę, że nie tylko stamtąd. Wiem o co najmniej jednym takim przypadku, że pewne materiały z SKW, o pewnych działaniach SKW mających na celu zdyskredytowanie na przykład profesora Zybertowicza, przypisując mu jakieś działania szkoleniowe w SKW, podano fragment pewnego materiału, który był wcale nie w SKW, tylko w ABW, wykorzystany zupełnie
gdzie indziej, ale chodziło o tworzenie pewnej atmosfery, więc jakby te nagonki były instrumentalnie koordynowane i wykorzystywano w tym dziennikarzy. Także utrudnienia również w dostępie do materiałów, utrudnienia w wyniku działań rządu, utrudnianie życia członkom komisji, zwolnienia z pracy i tak dalej, próby wszczynania spraw karnych. To wszystko, można powiedzieć, zaczęło się już parę miesięcy po rozpoczęciu pracy, natomiast po zmianie władzy, no właściwie można powiedzieć, że ta machina pracowała pełną parą. Ale może na razie tyle. Dziękuję bardzo. Ja chciałem przekazać mikrofon panu profesorowi, żeby się ustosunkował czy zareagował na to, co koledzy mówili. Dobrze? Zarówno wystąpienie pana ministra Macierewicza, jak i kolegów było w zasadzie uzupełnieniem tego, co mówiłem. Ja w zasadzie nie mam nic tutaj do dodania. Może tylko chciałem zwrócić uwagę na te ważne słowa, które padły z ust Piotra Wojciechowskiego. Rzeczywiście to nam w jakimś sensie umknęło. Chciałem wspomnieć o dwóch takich decyzjach właśnie Radosława Sikorskiego. To było, powiem coś osobistego, to było dla mnie zupełnie szokujące, jak po raz pierwszy się spotkałem z ministrem obrony narodowej. 22 lipca zostałem powołany na szefa komisji likwidacyjnej. Pewnie nie dalej jak tydzień później zobaczyłem pierwszy raz oblicze ministra obrony narodowej u niego w gabinecie i on od razu jakby zaakcentował to, że ma wątpliwości co do likwidacji wojskowych służb informacyjnych. To było dla mnie rzeczywiście szokujące, no bo jeszcze w tamtym czasie wydawało się, że minister obrony narodowej no jest jakby w naszej drużynie, tak? No a później w toku rzeczywiście naszej pracy okazało się, że dosłownie, nie pamiętam teraz jaki to był konkretny dzień, konkretna data, ale dosłownie jakby w przededniu uruchomienia całego procesu likwidacji WSI, on tych ukrytych żołnierzy w ataszatach wojskowych jeszcze lepiej ukrył, to znaczy tak naprawdę ukrył przed weryfikacją wojskowych żołnierzy, wojskowych służb informacyjnych w taki sposób, że w zasadzie wyłączył te ataszaty z wojskowych służb informacyjnych czy z MON-u, podporządkowując chyba, już teraz nie pamiętam, czy ministrowi obrony, czy nawet do MSZ-u. To on wyprowadził tą strukturę do MON-u, tak. W każdym razie poza działanie ustawy. Tak. I później nie było podstaw do tego, żeby, nie wiem czy Państwo to rozumiecie, żeby weryfikować, wzywać ich przed oblicze komisji weryfikacją i byli ukryci, tak. A to była duża grupa. I drugi taki moment, bardzo ważny, który się chyba nigdy w przestrzeni publicznej nie pojawił, mianowicie to była już końcówka pracy komisji likwidacyjnej, chyba październik 2006 roku. Proszę sobie wyobrazić, że minister Sikorski powołał wtedy coś takiego, taki byt, rozkazem, decyzją, dyrektywą ministra obrony w postaci komisji inwentaryzacyjnej, w której ukrył 95 takich najgorszych z szefem sztabu WSI, z inspektoratu tam kierowniczego WSI typków, no bo to nie można inaczej tego nazwać, jakbyście Państwo ich zobaczyli, to byście się po prostu przerazili, głównie z kontrwywiadu, ale nie tylko, 90 kilku pamiętam było na liście. I oni mieli jakby się zająć poprawianiem działalności komisji likwidacyjnej, uzyskali status rezerwy kadrowej i też tak naprawdę zostali przytuleni do Ministerstwa Obrony Narodowej, mogli dalej w jakimś sensie pełnić swoją pracę, czy funkcję, czy właśnie pracować w tej komisji inwentaryzacyjnej. No to było zupełnie, zupełnie niebywałe, jeśli chodzi o Radosława Sikorskiego. Już pomijam inne kwestie związane jakby z ochroną tajemnicy. No, wspominałem chyba kiedyś w mediach o tym, że jak kierowałem jakieś pismo do ministra obrony, to proszę sobie wyobrazić, że on dbał o to, żeby śladów po tym piśmie w Ministerstwie Obrony Narodowej nie było i po przeczytaniu, albo nawet nie po przeczytaniu, to te pisma w oryginale mi odsyłał, żeby nie archiwizować ich w Ministerstwie Obrony Narodowej. No,
coś niesamowitego. Także cieszyliśmy się, jak znacznie później został odwołany z funkcji ministra obrony narodowej. To był naprawdę człowiek, który był obrońcą WSI. Dziękuję bardzo. Także chciałem teraz przekazać głos panu premierowi, dlatego że pan premier bardzo dużo wie, nie tak dużo mówi, ale może dla nas uchyli rąbka tajemnicy, jak to pan premier widział właśnie z fotela premiera i jak to pan premier widział od strony rządowej, bo to była akcja pana prezydenta, ale to jest interesujące. No skoro wywołał mnie pan do głosu, to kilka słów powiem. Otóż kiedy ja zostałem premierem, to ta operacja już była rozpoczęta i powiem, mówiąc uczciwie, najczęściej spotykałem się z nią w dwóch kontekstach, które można określić jako personalne. Pierwszy kontekst to właśnie pan Sikorski, który przychodził do mnie z kolejnymi skargami na Antoniego Macierewicza. Było ich mnóstwo i ja wysłuchiwałem ich z pełnym zrozumieniem. I jednocześnie przedstawiał, to nie zawsze było równoległe, to nie zawsze była ta sama rozmowa. Takie propozycje jak na przykład uczynienie generała Dukaczewskiego dowódcą korpusu. Przy czym wmawiał mi, że to jest takie stanowisko właściwie takie niewielkie, no można tyle dla niego zrobić. Później z kolei przerzucił się na stanowisko attaché w Pekinie, attaché wojskowego w Pekinie. No, ponieważ ja zdecydowanie odmawiałem jednak tego rodzaju decyzji, to wobec tego nie był już jakby kolejnych propozycji nie przedstawiał, natomiast no nieustannie próbował doprowadzić do jednego, to znaczy do odwołania Antoniego Macierewicza z ministerstwa, co w praktyce oznaczałoby to, że ta jedna ręka, o której tutaj Antoni mówił, bo to jest tak, że to było właśnie połączone w jednej ręce dzięki temu, że był wiceministrem obrony, no zostałaby w istocie zlikwidowana. Bo to nie było równoznaczne z odwołaniem z przewodniczącego komisji, ale było jednoznaczne z likwidacją tego statusu. No, rozmowy zupełnie w innym kierunku to były rozmowy z Antonim Macierewiczem, no, który z kolei przedstawił mi kolejne etapy tej pracy. No, ale tutaj niewiele mam do powiedzenia z tych względów, które zostały już podniesione. A po drugie, no, od czasu do czasu też wspominał, ale nieporównanie rzadziej niż to było w drugą stronę, o ministrze Sikorskim, no, jako o przeszkodzie, takiej zupełnie ewidentnej przeszkodzie. Stąd tutaj mieliśmy zupełnie to samo zdanie, nie było żadnej wątpliwości, że to jest przeszkoda i chociaż bezpośrednie przyczyny odwołania ministra Sikorskiego były inne, z innej sfery, o której też nie wiele mogę powiedzieć, ale chodziło o sprawy poważne, to jednak no, nie ma też powodu sądzić, że to odwołanie było jakąś pomocą dla komisji, ułatwiało pracę. Ale może jeszcze zwrócę uwagę na inny aspekt sprawy, taki dosyć trudny, ale też warto o tym wiedzieć. Otóż Sikorski wtedy, kiedy był ministrem, traktował to stanowisko jako przejściowe, jako etap. Chciał, żeby uczynić go za jakiś czas. Nie konkretyzował dokładnie kiedy, ale można było wnosić, że to jest czas niedługi. Ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, przy czym nie ukrywał, że to ma być z kolei droga do, jak to on mówił, wydreptania sobie w Waszyngtonie stanowiska sekretarza generalnego NATO. On już nie dodawał, że kolejnym etapem tej drogi miała być prezydentura Polski. Tak to sobie wymyślił. I dlaczego o tym wspominam? Bo w moim przekonaniu nie jest niestety tak, żeby likwidacja
wojskowych służb informacyjnych znajdowało jakieś szczególne poparcie na Zachodzie. Gdyby on to wiedział, a miał tam szerokie kontakty, to sądzę, że byłby za tą likwidacją. Wydaje mi się, że niezależnie od jakichś innych przyczyn, bo to jest postać tajemnicza, my tak naprawdę nie wiemy o nim wiele i nie wiemy nawet w jakim charakterze, mimo że wtedy był człowiekiem bardzo młodym, ledwie maturzystą, wyjechał z Polski. Tutaj można snuć różne domysły, ale no, nie będę ich tu snuł, bo żadnych dowodów tak naprawdę nie ma. Natomiast no, jakie były oficjalne powody, to oczywiście wiemy, ale to nie muszą być powody prawdziwe. Ale no, jeśli by wiedział, jeszcze raz do tego wrócę, że tam te decyzje są traktowane jako właściwe, czy jest jakieś oczekiwanie na te decyzje, to jestem zupełnie przekonany, że jego stanowisko byłoby inne, bo jego cele po prostu byłyby wtedy sprzeczne z tym, co robił. No to byłoby dysfunkcjonalne z punktu widzenia tego dążenia do objęcia stanowiska sekretarza generalnego NATO. A ponieważ ja miałem i inne przejawy no, pewnego dystansu wobec jakichś bardziej zdecydowanych działań wobec polskich służb specjalnych ze strony naszych sojuszników, w tym także tego największego sojusznika, i to się mi zdarzało kilkakrotnie w różnych okolicznościach, i to jeszcze zanim byłem premierem, to wobec tego tutaj, powtarzam, mam pewne wątpliwości. Nie mogę na ten temat wiele powiedzieć, ale powiem jedno. Kiedyś w rozmowie z ważnym Amerykaninem powiedziałem mu, że te służby muszą być rozwiązane, a było to przed rokiem 2005, no z tego względu, że one wprowadzają skrajny nieporządek w kraju. No tak to w skrócie można określić. No i powiedział, wie pan, no to jest dla nas jakoś zrozumiałe, bo odwoływanie się do historii, do oceny moralnej tych służb, no bo nas zupełnie nie przekonuje. Więc tutaj można powiedzieć, była większa elastyczność, ale jednak też taki stosunek dość zdystansowany. Warto, powtarzam jeszcze raz, o tym wiedzieć, czy w każdym razie no, znać także ten aspekt sprawy, żeby docenić to, jak poważnym zadaniem było przeprowadzenie tej operacji i dlaczego została akurat powierzona Antoniemu Macierewiczowi. No, została powierzona Antoniemu Macierewiczowi dlatego, że on wykazał już poprzednio, że jest takim człowiekiem od misji niemożliwych, począwszy od powołania KOR-u. Wydawało się, że to jest niemożliwe, a powołał razem z Piotrem Naimskim. Byli promotorami KOR-u, to nie jest prawda, że to był Kuroń. Później w innych sprawach w Sejmie, i to niedługo przed 2005 rokiem, około roku 2000 przeprowadził szereg różnego rodzaju uchwał, bardzo ważnych z polskiego punktu widzenia, w szczególności w relacji z Niemcami, które to też wydawały się możliwe. Umiał wykorzystać ten rozkład ówczesnego Sejmu i z taką ogromną asertywnością działając doprowadził do tego, że został zatrzymany proces, o którym pół żartem, a nie żartem mówiono, że gdyby był kontynuowany, to przyszedłby dzień, w którym Niemcy zażądaliby od Polski odszkodowań. Te uchwały polskiego Sejmu mówiące o prawdzie historycznej, o naszych roszczeniach wobec Niemców, tutaj postawiły jednak temu tamę. I to była przesłanka zasadnicza, zarówno dla świętej pamięci brata Lecha, jak i dla mnie. Znaczy to była zasadnicza przesłanka nakazująca właśnie Antoniemu przekazać tą sprawę. Bo to, że jest to sprawa super trudna, z tych właściwie niemożliwych do przeprowadzenia, to żeśmy wiedzieli, bo wiedzieliśmy z jak ogromną sprawnością te służby, a zresztą w ogóle wojsko potrafi omotać każdego człowieka z zewnątrz, który w to wchodzi i go sobie podporządkować. Ja nie potrafię nic powiedzieć o jakichś poprzednich związkach Komorowskiego, no bo pewne sugestie są, ale dowodów przynajmniej
wedle mojej wiedzy w tej chwili nie ma, ale to, że został umotany natychmiast, kiedy wszedł do ministerstwa, no to jest naoczne, można powiedzieć, oczywiste do stwierdzenia. I to dotyczyło bardzo wielu ludzi, tutaj nie chcę sypać nazwiskami, ale mógłbym. Niekiedy to było zupełnie jasne, zupełnie jawne i robiły to wojskowe służby i to w taki sposób, którego w gruncie rzeczy nie ukrywały. No, pewien człowiek o znanym nazwisku w pewnym momencie zaczął gwałtownie w różnych wymiarach swojego życia awansować. No, a ludzie wokół niego, no, nie mówili wprost zresztą ze służb, ale kiedy na przykład, no, na przykład było jakieś przyjęcie i wypili nieco alkoholu, to już opisywali, gdzie byli, a z tego, gdzie byli, można było z łatwością wyciągnąć wniosek, że są oficerami Wojskowych Służb Informacyjnych, bo na przykład jeżeli byli gdzieś w ataszatach w tak zwanych państwach frontowych, czyli tam, gdzie NATO stykało się z Układem Warszawskim, no to było oczywiste, że to są Wojskowe Służby Informacyjne. Oni byli w tym naprawdę niesłychanie sprawni i stąd potrzebna była osoba, która dawała gwarancję stuprocentową, że wobec niej to się nie uda. I stąd jeszcze raz to powiem. Antoni Macierewicz został likwidatorem służb specjalnych, podjął się tego zadania i to zadanie zrealizował, bo no, oczywiście środowisko służb istnieje. Istnieje, ma w dalszym ciągu spore wpływy w kraju, ale służb już nie ma. Te, które są, no, dalekie są od ideału, ale to jednak już nie są te same służby. W związku z tym można powiedzieć, że zadanie zostało zrealizowane. Gdybyśmy mogli dłużej rządzić, już w szczególności gdybyśmy mogli rządzić przez cały ten czas, no, można powiedzieć, że wtedy ta roślinka byłaby wyrwana z korzeniami, ale jednak została ścięta i to tak przy ziemi. Tyle. Dziękuję. Wiesław Abraham, witam. No, grono rzeczywiście tak fachowe, że ja trochę ze wstydem zadam to pytanie, ale panie premierze, WSI to prawdziwa hydra. Ona odrasta wielogłowymi systemami i czy jest w ogóle szansa, żeby po pierwsze powtórę zweryfikować tych wszystkich śpiochów ukrytych pod przykrywką, pod dwiema przykrywkami oficerów, świetnie wyszkolonych tutaj dodam, bo jak się czyta chociażby Suworowa, to widać po prostu, jak ci ludzie są po prostu doskonale przygotowani. Kiedyś podobno pan Putin powiedział, że oni są szkoleni, żeby przez sen się nie wygadać specjalnie. W związku z tym, czy jest szansa, żebyśmy ich po prostu mogli zweryfikować i odcedzić po prostu te odradzające się głowy hydry, żeby już nam więcej nie bruździły? Bo ja nie wątpię, że my te wybory wygramy w październiku, ale żeby potem znowu nie popsuli nam ci właśnie przykryci, śpiący rycerze ze wschodu. Dziękuję. Co do ministra Sikorskiego, no to ciągle wesoła, znaczy wesoła osobowość, zabawna i tajemnicza. Ja nigdy nie, ja nie mogłem się nadziwić, że będąc ministrem, no jako dyletant we wszystkim, nie marzyłbym nigdy o jakimkolwiek kierowniczym stanowisku, ale gdyby było coś porównywalnego do tego, to raczej mieszkałbym w obiekcie wojskowym, gdzie jest księga wejść i księga wyjść, gdzie jestem przykryty niejako, kto mnie odwiedza, a nie przechodził sobie do prywatnego hotelu vis-a-vis rosyjskiej ambasady, tam sobie przemieszkiwał za połowę ceny i przyjmował jeszcze w prezencie od restauratora siłownię. Nikt się z tym nie krył. No. Zastanawiałem się, co właściwie służby wojskowe w tym czasie robiły i czy dlaczego nie interesowały się tym jego trybem życia, bo on zawsze był wesoły i wtedy myślę, że też policzki lubił i ogony. No. W dobrych restauracjach. Wrócę jeszcze do tego długiego ramienia Moskwy. Poczekam, bo autor jest zajęty. Wrócę do tego długiego ramienia Moskwy. Tam są takie zdawkowo ciekawe wspomniane postacie,
Powiedzmy, jest tam taki oficer, który w Belgii w 60-tych latach, zdaje się, z kolegą gubi but uciekając. Tenże sam oficer później już jest na kolejnych misjach, jest w Wietnamie w komisji kontroli, jest w krajach arabskich i już w Algierii jako dosyć podeszły człowiek był atasze wojskowym. Znaczy ciągłość jego pracy jest jakby niezachwiana. Aha, miał jeszcze związki z FOZ-em, o czym akurat pan nie musi tam pisać, bo nie tyczy. Ja po prostu chcę powiedzieć, że ciągłość personalna bohaterów tej książki jest niedokończona. Ja nie wiem, do jakich źródeł jest dostęp, do jakich źródeł nie ma dostępu, ale skoro nie możemy dotknąć generałów, warto się brać za pułkowników albo podpułkowników. No. Co można zrobić, żeby kogokolwiek zweryfikować pozytywnie? To znaczy, czy my możemy ze starego wywiadu zrobić zalążek nowego, czy nie możemy? Bo to, nad czym biadoliły gazety w tym okresie, to było tak, nie będziemy mieli wywiadu, nie będziemy mieli służb specjalnych i w ogóle wszystko się rozłoży. To ja mam pytanie, co można zrobić i jak można było, jeśli to nie jest tajemnica, zweryfikować kogoś pozytywnie? Ja tylko w kwestii tych dwóch pierwszych pytań. Tu się pan zapytał, co to pewnie było do pana premiera, ale pan premier słusznie powiedział, że no, przy korzeniu zostało to ścięte i należy rzeczywiście tak na to patrzeć. To znaczy nie doszło do pełnej rekonstrukcji wojskowych służb informacyjnych po 2007 roku. Nie doszło. Nie ma takiej sytuacji, w której na przykład któryś z szefów wyświetlonych właśnie w USI, czy nawet zastępców, czy z tego co wiem nawet dyrektorów departamentów zostałby kimś ważnym w SWW czy w SKW. No samo to, że Tusk posłał tam desant cywilnych funkcjonariuszy z ABW, którzy w zasadzie rządzą cały czas służbami wojskowymi, świadczy o tym, że w sensie politycznym jakby uznał skutki likwidacji WSI, co nie znaczy oczywiście, że to jest służba dobra, że on jakby kontynuuje jakoś zakulisowo dzieło Antoniego Macierewicza. Absolutnie nie chcę tego powiedzieć, tak, ale no, ludzie WSI w dużej mierze zostali wypchnięci poza struktury państwa. I to jest pewien skutek. Tak, no tak, oczywiście. Pan zapytał, kto to ma zrobić. No, od tego jest kontrwywiad, tak? Dlatego rządy patriotów, tak? Państwo ma swoje instrumenty, tak? I rządy patriotów po zwłaszcza wyborach jesiennych powinny skoncentrować się na odbudowie polskiego kontrwywiadu cywilnego i wojskowego, bo bez tego w ogóle państwo nie może funkcjonować, tak? To nie można przestawić, zrobić dobrej polityki zagranicznej, jak nie działa osłona kontrwywiadowcza polskich instytucji. I to jest chyba najważniejsze zadanie. Tego nie trzeba robić już teraz szumnie jakąś kolejną ustawą o weryfikacji tego czy tamtego, prawda? To państwo posiada takie instrumenty, którymi może się posługiwać codziennie jakby w swoim funkcjonowaniu, tak? Natomiast jeśli chodzi o te długie ramię Moskwy, no pewnie tak jest, jak pan mówi. No wiele osób, które ja opisywałem jako historyk, ale nie wiem, jakie były ich losy po 90 roku, ja tylko mogę powiedzieć, że mam świadomość tego, że dokładnie tak jest, to znaczy, że ci ludzie się nie rozpłynęli w roku 80, czy 89, czy 90, zresztą no, korzystam tutaj z rodzinnego mieszkania na Sadybie i okazuje się, że tam po prostu jest bardzo dużo tego typu ludzi, w ogóle z zarządu drugiego sztabu generalnego, z WSW. Tak, ale to już pewnie jest zadanie na przykład dla autorów książek Resortowe Dzieci, tak? Oni pokazują losy tych ludzi po roku 1990. To tyle z mojej strony. Tam jeszcze było pytanie pani tak. Profesor o weryfikację. Tak, odniosę się do pytania pani profesor. Otóż z jednej strony
Pani pytanie, myślę, że jest w jakiejś mierze też wywołane tą kampanią propagandową dyskredytującą komisję. Oczywiście ja nie twierdzę, że nie przypisuję pani tego, tylko mówię, że pani się tego nasłuchała i naczytała po prostu, że były próby dyskredytacji komisji przez jej brak profesjonalizmu. Czyli podkreślano, że to są harcerze, tak jakby bycie harcerzem pielęgnującym pewne wartości patriotyczne i inne było czymś złym. Wydaje się, że wprost przeciwnie. Ale w tym wypadku harcerz miało być synonimem braku profesjonalizmu. A więc, że są to harcerze, że są to ludzie młodzi, że są to ludzie spoza służb albo spoza wojska. Co do tego, że są spoza służb, to taką dygresję powiem, jak oni to widzą. Ponieważ kiedy byłem wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony, pamiętam, że udało mi się wtedy storpedować kilka nieszczególnych reform, prób reform takich zwiększających rolę wojskowych, między innymi powołanie Gwardii Narodowej jako osobistej zabawki Lecha Wałęsy, wyjętej spoza budżetu, i miałem wtedy ekspertów i między innymi na komisję przyniosłem 20-paro czy 30-parostronicową ekspertyzę, bardzo szczegółowo wykładającą każdy punkt. No, zarówno minister, jak i przeciwnicy byli tym po prostu zdruzgotani, nie mieli już ochoty na kontynuowanie tej dyskusji. Potem kiedyś była podobna dyskusja w sprawie zmian sztabu generalnego, gdzie chciano zwiększyć, Bronisław Komorowski wówczas też był we władzach, gdzie chciano zwiększyć między innymi rolę wojskowych i sztabu generalnego. I pamiętam, i też posłużyłem się ekspertami i ekspertyzami, i pamiętam, że pewnego dnia podchodzi do mnie na jakimś przyjęciu w którejś z ambasad, podchodzi do mnie generał Izydorczyk, szef WSI ówczesny, i mówi: panie pośle, ja to mam do pana tutaj, mówi, jedną taką pretensję i muszę się tym z panem podzielić, mówi. Pan powołuje jakiś, mówi, na ekspertów jakieś niekompetentne osoby, mówi, i tak dalej. Ja mówię: kogóż pan pułkownik ma na myśli, generał ma na myśli. Otóż on mi na to, no pan wie, kogo powołuje, i tak dalej. Ja mówię: no przecież, mówię, to są, mówię, pracownicy Akademii, mówię, obydwaj byli pracownikami Akademii Sztabu Generalnego czy Akademii Obrony później. Mówię, obydwaj mają bogate doświadczenie wojskowe i tak dalej, mają bardzo dobre wykształcenie. Mówię, jeden ma doktorat. Mówię, na czym miałaby polegać ta niekompetencja i co pan w związku z tym proponuje? On mówi, jakby pan mnie zapytał, to ja bym panu dał ekspertów. To ja pytam, a czy jak NIK kontroluje przedsiębiorstwo, to czy prosi o to, żeby dali do pomocy kontrolerom osoby, które pracują w tym przedsiębiorstwie i które są zainteresowane, żeby coś ukryć? No więc był bardzo niezadowolony z tej odpowiedzi. Potem jeszcze mnie zagadnął o mój głos w Sejmie w sprawie nadzoru nad służbami. Więcej już nigdy się do mnie nie zwracał. Ale to pokazuje pewien sposób patrzenia. No i wracając do tej kwestii, więc sugerowano brak profesjonalizmu i kompetencji z jednej strony, a z drugiej strony wskazywano, że te kompetencje to mają właśnie ludzie, którzy w tym tkwili. To tak jak Korwin-Mikke sobie kiedyś zakpił w Sejmie pierwszej kadencji, jak padały podobne argumenty właśnie, że na przykład pod adresem Piotra Naimskiego na jego wysłuchaniu na szefa UOP-u, że on przecież to jest biolog, jakby chciał zostać ministrem oświaty, to Aleksander Małachowski mówi, to rozumiem, ale on chce być szefem UOP-u, mówi, przecież on nie był w służbach, on nic nie wie o służbach, a Korwin-Mikke mówi, to ja mam pomysł na to, kto byłby fachowcem. Ktoś, kto pracował, mówi, tam, i kto jest agentem, mówi, bo on wie o służbach. Więc to pokazuje absurdalność tego sposobu pokazywania i media z tym ściśle współpracowały. Natomiast potwierdzam to, co mówił pan profesor, że szereg
szereg osób, tych najważniejszych, zostało odsuniętych. Niektórzy w ogóle nie podeszli do weryfikacji, sami niejako się odsuwając, inni zostali odsunięci. Natomiast niektórzy byli pozytywnie zweryfikowani. Mówię to jako osoba, która weryfikowała, która rozmawiała z nimi. Bywały wśród nich osoby, które jakąś tam patriotyczną motywację miały, zwłaszcza w tym młodszym narybku. No chociażby przykład tej gwiazdy pokazuje. Mówię o chęci takiego rozpracowania osób, wzięcia pod lupę środowiska, które się szkoliło w akademiach różnych, w służbach sowieckich i akademiach sowieckich. Więc jakieś tam próby oddolne były i bywały jakieś osoby, o których dałoby się coś pozytywnego powiedzieć. Z różnych powodów, o których wcześniej tu była mowa, nie mogę tego powiedzieć. To też nie obowiązuje mnie tajemnica. Więc na pewno weryfikacja dała dużo. Nigdzie nie było, w żadnych służbach nie było tak pełnej weryfikacji. Jak weryfikowano działaczy UOP, to opierało się to tylko na rozmowach z nimi, na rozmowach z funkcjonariuszami, na rozmowach z opozycjonistami i innymi osobami, bez wglądu w dokumenty. My mieliśmy wgląd w dokumenty spraw operacyjnych, w dokumenty kadrowe, rozmawialiśmy z nimi, więc można powiedzieć, że była to operacja niespotykana wcześniej w żadnych służbach, ani jakościowo, ani w sensie skali. I myślę, że ona jednak przyniosła sporo skutków pozytywnych. I myślę, że gdyby nie została tak przerwana, to efekt byłby pełny. A może będzie jakaś szansa, żeby to kolejna ekipa dokończyła. Dziękuję bardzo. Któryś z panów jeszcze? Nie? Dobrze. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Chciałbym uzupełnić tylko odpowiedź na pana pytanie, znaczy co zrobić, żeby ta hydra się nie odrastała. No kolejnym etapem po takiej weryfikacji, likwidacji czysto administracyjnej powinno być takie odważne uznanie tego środowiska za środowisko o podwyższonym ryzyku dla bezpieczeństwa państwa. I to nie dotyczy tylko oficerów WSI, ale też i byłych oficerów służb bezpieczeństwa, którzy też przeniknęli przecież przez cywilne służby i przez lata tam funkcjonowali. I objęcie tych środowisk, tak nazwanych, kontrolą operacyjną. I to jest, na całym świecie się dzieje. To znaczy dokonuje się analizy pewnych środowisk, które, nie wiem, tak jak teraz moda jest na zwalczanie terroryzmu państwa islamskiego, uznaje się, że generalnie pewne środowiska islamskie o określonej orientacji tej religii są bazą werbunkową dla państwa islamskiego i w literaturze faktu jest to nazwane po imieniu. My też powinniśmy to nazwać po imieniu, że te środowiska dla bezpieczeństwa państwa polskiego są o podwyższonym ryzyku i należy je objąć ochroną i kontrolą kontrwywiadowczą. I taki etap powinien być. I proszę państwa, jeżeli się mówi o jakichś przesłankach, ja nie wiem, czy one są prawdziwe, czy nie, że z aferą taśmową może mieć do czynienia tak zwane podziemie WSI, jeszcze raz mówię, nie wiem, czy te spekulacje są prawdziwe, oparte na jakichś dobrych przesłankach, to gdyby przez 8 lat służby bezpieczeństwa wewnętrznego tą logiką i w ten sposób działały, to było z automatu można było wykluczyć te poszlaki, czy też ten pogląd, że w tej sprawie afery te podziemie mogło mieć jakąkolwiek styczność, czy jakiś wpływ na to, tak? No, ponieważ mamy instytucje, ale dysfunkcjonalne, no to praktycznie każdy pogląd można uznać za uprawniony. Także dziękuję uprzejmie. Jeszcze dwa zdania, pozwolę państwu, że jeszcze dwa zdania powiem a propos profesjonalizmu. Otóż proszę zwrócić uwagę, że zaginięcie i zwrócenie na to uwagi dopiero po upływie tygodnia czy dwóch nie wydarzyło się w czasie, kiedy służbami kierował Antoni Macierewicz i w czasie, kiedy prezydentem był pan Lech Kaczyński, a premierem pan Jarosław Kaczyński, tylko zdarzyło się pod rządami obecnej ekipy. Ludzi na misjach nie ginęło więcej wtedy, tylko ginie więcej obecnie. W związku z powyższym więcej jest demagogii,
drogi, w tym braku osłony kontrwywiadowczej, braku profesjonalizmu, niż rzeczywistych faktów. Myślę, że na to warto zwrócić uwagę, kiedy się patrzy na tego typu argumenty, które nie są podparte żadnymi konkretnymi danymi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Słuchając wiele razy tego typu dyskusji, chcę powiedzieć, że zawsze brakuje mi drugiej części. Mianowicie mam takie wrażenie, jakby ci ludzie w tych służbach prowadzili jakąś grę dla gry. Tak? Oni tam są po to, żeby się z kimś zmagać dla zasady, nie wiem, żeby... Chciałbym prosić o Państwa komentarz do motywacji ich działania. Dlaczego ich tak bardzo zależy? Dlaczego tak się starają? Dlaczego tak dzielnie walczą przez tyle lat o to, żeby robić to, co robią? Brakuje mi właśnie tego komentarza, który odpowiedź częściowo być może jest w trzeciej plamie, której pan nie wymienił, mianowicie ci ludzie jednak nie uciekli z tego kraju, gdzieś tu są. I duża część ich jest tam, gdzie jest najciekawiej, w gospodarce, myślę. I to jest trzecia wielka plama. Byłbym wdzięczny za państwa komentarz do tego. Dziękuję. Wielką obawę, bo bardzo dużo się w prasie mówi na temat słabości naszych służb kontrwywiadowczych, wywiadowczych i tak dalej. I tak się zastanawiam, czy to nie powinno być jednak ciszej. Obdarzanie słabego podbrzusza przez publicystów, przez dziennikarzy, wydaje mi się, że to może być też zachęta do jakichś działań wrogich. Nie wiem, ja po prostu się tego trochę boję. I opowiadanie o tym, jak to u nas jest źle z tymi służbami. Ja mam nadzieję, że jednak jakieś służby są, działają i może jednak nie pokazujmy, że jesteśmy tak bardzo słabi, bo to nam nie służy. Nie wiem, to jest może naiwne zdanie, ale wolałabym, żeby to się rozgrywało po prostu trochę bardziej dyskretnie. Andrzej Cieślak, ja jestem anglistą, więc chciałem zaproponować takie spojrzenie na sprawy z punktu widzenia analityka służb, na przykład amerykańskich. I jeśli chodzi o tę ciszę, to myśli pani, że oni nie wiedzą, co tu się dzieje, jak gazety nie piszą? Wiedzą bardzo dobrze. I druga rzecz, no ja rozumiem, panu premierowi nie wolno pewnych rzeczy mówić głośno, ale znowu, jak się spojrzy na to z punktu widzenia analityka służb zagranicznych, no to sytuacja jest taka. Czy ja dobrze pamiętam, że prezydent Komorowski na polowania zaczął jeździć wtedy, kiedy został wiceministrem obrony? Techniki w służbach są znane na całym świecie. No przecież służby mają wytypowanego jakiegoś człowieka, który nie ma rodziny żadnej i tak dalej. On jest członkiem nagonki na polowaniu i wtedy człowiek, który słyszałem, że jest ślepy jak krecik, no bardzo łatwo, no nawet nie musi go zabić, wystarczy, niech go postrzeli, a jeszcze przed tym postrzałem niech ktoś z tego towarzystwa zaproponuje mu trochę alkoholu. I ten człowiek już jest nasz. Ale dlaczego o tym mówię? Więc wtedy mamy tak, no tutaj służby, prawda, swojego prezydenta jakby no wykreowały. Mieliśmy w zasadzie jednego tylko prezydenta w Polsce, który nie był związany ze służbami. I teraz przechodząc już na grunt Polski, aha, przepraszam jeszcze, więc gdyby miała być taka sytuacja, że trzeba wysłać do Polski pewną broń o tak zwanej technologii wrażliwej, czyli takiej, która jest chroniona, nie chcemy, żeby się przedostała w ręce Rosjan, Chińczyków, nie wiem kogo. I byłbym zapytany o to, jakie są na terenie Polski gwarancje bezpieczeństwa na to, że wtedy te technologie nie wyciekną, dałbym opinię negatywną takiemu państwu i to też w związku z tym, co mówi pan Piotr Wojciechowski, MSW też jest, przepraszam, MSZ też jest przeżarty przez służby, wojsko jest przeżarte, no więc mamy wtedy taką sytuację patową, bo z drugiej strony, no, czyli jeśli miałbym wysłać tę broń, to bym musiał sam zapewnić ochronę tej broni. No ale znowu przechodząc na grunt polski, my jako Polacy nie możemy się zgodzić na coś takiego, bo to by zaprzeczało naszej suwerenności. Więc jak to rozwiązać? Moje pytanie jest takie, nie wiem, może zamiast próbować dokonać weryfikacji, to zapytać, może oni tam jakieś swoje mają sugestie, kto miałby się tą ochroną zajmować tych ich jednostek i niech oni wytypują tam swoją agenturę, no czy coś wiadomo, ile oni mogli przejąć, prawda, z tych aktywów? Dziękuję. Proszę państwa, jeszcze jedno pytanie, bardzo proszę. Bardzo proszę, to proszę podać pytanie. Teresa Rogalska, dla mnie z racji mojego zawodu bardzo ważne są sprawy organizacyjne i dlatego mam
pytanie krótkie do panelistów. Tutaj nie chcę w to wikłać pana premiera. Mianowicie, czy państwo, panowie widzicie jakieś rozwiązania organizacyjne w różnych służbach, co trzeba zmienić, żeby tą hydrę, która może odrastać, raz przydusić, a dwa, żeby służby lepiej działały. Jakie zmiany organizacyjne powinny nastąpić? Proszę państwa, w wielu krajach są specjalne procedury dopuszczania do stanowisk, gdzie się bada, czy dana osoba nie ma jakichś szkodliwych nawyków, które można wykorzystać, nałogów, słabości, gdzie się bada, czy nie ma powiązań ze światem przestępczym, z jakimiś kartelami narkotykowymi i innymi. To są procedury znane na całym świecie, chociażby we Francji czy w Wielkiej Brytanii takie procedury clearingowe są i tutaj po prostu należałoby te procedury usprawnić. Służby kontrwywiadowcze na całym świecie się zajmują wyszukiwaniem takich przypadków, tylko chodzi o to, żeby były dobrze kierowane i żeby to robiły. Pan pytał, komu to wszystko miałoby służyć. No może ja odwrócę to pytanie. Służby nie są po to, żeby służyć komuś z zewnątrz albo sobie, swoim interesom, a więc czyli wojskowe służby nie powinny być biurem wyjazdowym, jak czasami mówiono o służbie, o wywiadzie na przykład wojskowym, gdzie rywalizacja dotyczyła stanowisk i najlepszych placówek, gdzie można było dobrze zarobić i jeszcze, prawda, jakieś własne interesy załatwiać, tylko powinny służyć interesom państwa. To powinny być oczy i uszy państwa, więc raczej po prostu patrzeć należy na to, czego nie powinny robić, że na pewno nie powinny służyć obcym i nie powinny kryć interesów obcym, na pewno nie powinny służyć do robienia interesów dla jakichś, powiedzmy, dla siebie czy dla jakichś powiązanych ze sobą podmiotów, które w zamian oferują na przykład stanowisko, kiedy się odejdzie ze służby. No to jest przecież powszechna praktyka, wystarczy popatrzeć, powiedzmy, skąd się wzięła fortuna pana Kulczyka, wystarczy popatrzeć na karierę pana Czempińskiego, akurat to są, w tym wypadku to jest inna służba, ale mechanizm jest ten. Czyli po prostu powinny być weryfikowane pod tym kątem, żeby służby pracowały dla państwa, a nie dla kogoś innego. I jeszcze chcę zwrócić uwagę, że te dowodem na to, że te służby nie pracowały tak jak powinny, jest to, ten argument był wspomniany na początku przez pana profesora, mianowicie właściwie wojskowe służby nie miały żadnych osiągnięć w łapaniu obcej agentury, natomiast w wojskowych służbach owszem takich agentów znaleziono. To jest najlepszym dowodem, że tego typu służba powinna być rozwiązana z powodu braku profesjonalizmu, z powodu swojej niefunkcjonalności. Może oddam panu Piotrowi Wojciechowskiemu, który... A główny prelegent, czy coś chce powiedzieć? Główny prelegent proponuje, żeby zwieńczył, tak jak główny prelegent. Dobrze, bo... Pani zadała pytanie odnośnie zmian organizacyjnych. Otóż wydaje mi się, że należy zacząć od aksjologii. Państwu znane jest powiedzenie Bartłomienia Sienkiewicza w rozmowie z panem Markiem Belką między winkiem a ośmiorniczką powiedział coś bardzo ważnego, istotnego, które moim zdaniem każdy z nas weryfikuje pozytywnie codziennie. Państwo polskie działa teoretycznie i trzeba od tego zacząć, żeby wzmocnić państwo, przywrócić państwo, rządność tego państwa. W sferze bezpieczeństwa musimy uznać rzecz naturalną. Rzeczpospolita Polska jest państwem frontowym. Jest państwem frontowym i trzeba struktury bezpieczeństwa podporządkowywać tej istocie państwa frontowego. W szczególności po anszlusie Krymu, wojnie w Donbasie, tego co się stało w 2005 roku, 2008 roku i 2010 roku. Tak, znaczy to musi wymuszać. Uznanie tego powinno wymuszać budowanie struktur i całej hierarchii podporządkowania. Żeby móc dobrze zarządzać, trzeba powrócić do struktury
scentralizowanej. Paradoksalnie, proszę Państwa, struktura MSW zbudowana przez generała Kiszczaka przez początek lat 90. Została przez niego ustawiona, była właśnie strukturą państwa frontowego. Z pełnym podporządkowaniem, silną pozycją ministra spraw wewnętrznych, który nadzorował szereg służb wewnętrznych, włącznie z Urzędem Ochrony Państwa. To myślę, że walory tego ustroju Antoni Macierewicz na pewno poprze i pochwali wtedy, bo można było wtedy wiele rzeczy skoordynować i wiele rzeczy operacji wykonać. Tak? A co zrobić? Otworzyć bilans otwarcia. Chociażby dokonać audytu, jak państwo i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo, te zewnętrzne i te wewnętrzne, zachowało się tuż przed 10 kwietnia 2010 roku i po. I w oparciu między innymi o taki audyt, o taki bilans otwarcia, proponować konkretne rozwiązania od instytucjonalnych po personalne. Jeżeli jest tak, że taka instytucja, ośmielę się sformułować takie oskarżenie, jak Biuro Ochrony Rządu wystawia elitę państwa na te zdarzenie, które miało miejsce 10 kwietnia, to moim zdaniem to uzasadnia, podobnie jak przy argumentacji dotyczącej Wojskowych Służb Informacyjnych, zniesienie takiej instytucji i budowanie obok, kosztem jej, nowej, w nowej logice, w oparciu o nowe kadry. Tak? Tak uważam, że odpowiadając na Pani pytanie, tak powinno się podejść do tematu, ale to jest mój osobisty po prostu pogląd. Ja tak to postrzegam po prostu, tak? I to wszystko. Dziękuję uprzejmie Państwu. Dziękuję bardzo. Ty mnie pan dyrektor Marasek wywołał. Ja nie uczestniczyłem w większości Państwa dyskusji, w związku z tym wrócę do tego, na czym skończyłem i co usłyszałem na koniec od Pana Piotra Wojciechowskiego. Proszę Państwa, my możemy, a nawet powinniśmy, i to jest absolutnie oczywiste, rysować plany maksymalne. To jest jasne. Tak jak ten fragment, którego przed chwilą wypowiedzi Pana Wojciechowskiego usłyszałem. No ale muszą jednak one być budowane tak, żeby mogły być realizowane w ramach tej rzeczywistości, w której żyjemy i którą przekształcamy nie z dnia na dzień, tylko niestety z roku na rok w najlepszym wypadku. Prawda? To jest oczywiste. Znaczy to musi być... Przepraszam najmocniej. Bardzo, bardzo przepraszam. Chodzi mi o to, że musimy formułować maksymalne plany, tak jak one zostały tu sformułowane przez pana Wojciechowskiego, no ale one muszą być dostosowane one muszą być takie, by można było je realizować także w ramach narastających możliwości, bo możliwości one narastają, a nie przekształcają się z dnia na dzień w zupełnie nieograniczone. Tak po prostu nie jest. A tak po prostu nie jest, dlatego że proces sowietyzacji struktur państwowych, nie mówię o żadnej tam mentalnej sowietyzacji, bo to jest, ale struktur państwowych jest tak głęboki, nieprawdopodobnie, że ludzi kluczowych dla aparatu WSI w latach 80. spotykamy w tych strukturach po dzień dzisiejszy. Po dzień dzisiejszy ostatnio miałem możliwość wysłuchania kilku analiz związanych z działaniem służb specjalnych w związku z tragedią smoleńską. No i muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o nadzór służb sowieckich, rosyjskich i sowieckich nad remontem i późniejszymi wydarzeniami z tym związanymi, to my już jesteśmy personalnie w stanie wskazać osoby z służb wojskowych, które przez cały czas ten proces kontynuowały. Przez cały czas, aż do zacierania śladów. Aż do zacierania śladów. Więc i te osoby po dzień dzisiejszy funkcjonują.
I te osoby po dzień dzisiejszy działają i musimy sobie z tego zdawać, nie po to, żeby się oburzać i świętym oburzeniem płonąć, tylko po to, żeby nasze działanie było skuteczne, więc solidaryzując się z tą wymową, chciałbym, żeby ją dostosować do naszych realnych możliwości politycznych i nie oburzać się, jeżeli czasami nie wszystko zostanie zrobione z poniedziałku na wtorek, tylko będzie wymagało może czasami miesiąca czasu, bo to, że aby Polska istniała, ten proces odbudowy państwa musi być zrealizowany, no to nikt tutaj nie ma wątpliwości, a siły polityczne, które zmierzają do zmiany, z pewnością. Tylko to musi być także realistyczne. I ostatnie już zdanie w związku z referatem pana profesora Cęckiewicza. Jak powiedziałem, nie wszystko można do końca jeszcze dzisiaj powiedzieć, ujawnić, sformułować i tak dalej, i tak dalej. Ale chcę raz jeszcze podkreślić, iż podobnie jak wielu polityków na Zachodzie, podobnie jak wielu znawców spraw związany z służbami specjalnymi na Zachodzie, uważam decyzję pana prezydenta Kaczyńskiego o likwidacji WSI i stałe działanie w trakcie tego procesu, bo przecież on był realizowany, czego nie dopowiedziałem, za co przepraszam, on był realizowany w ścisłym kontakcie codziennym. Tak to naprawdę wyglądało. W ścisłym kontakcie codziennym w całym tym procesie. To nie pan prezydent czuwał nad tym po prostu każdego dnia nieomal i każdy nieomal dylemat był wspólnie rozwiązywany. Oczywiście wszystkie nieudolności spadają na realizatorów, czyli na mnie i na komisję weryfikacyjną, czy na służbę kontrwywiadu wojskowego, ale powtarzam jeszcze raz, to był proces nieustannego nadzoru i nieustannego usuwania także różnorodnych przeszkód, które się ciągle w naszej pracy jawiły. Także ten tytuł pana dzisiejszego wykładu oraz dedykacja pana książki są jak najbardziej trafne. Dziękuję. Szanowni Państwo, no w zasadzie w ostatnich zdaniach pan minister Macierewicz powiedział to, co ja chciałem powiedzieć. Chciałem Państwu zaproponować na koniec jakby powrót do swojego wystąpienia, do swojego referatu. Chciałem właśnie podkreślić to, że dzięki tej determinacji i tym stałym zaangażowaniu prezydenta ta likwidacja wojskowych służb informacyjnych mogła zostać przeprowadzona i ważnym elementem wypowiedzi pana ministra i mam wrażenie tego, co chciałem Państwu powiedzieć w swoim referacie, było to, że prezydent jakby pilnował cały czas tej likwidacji wojskowych służb informacyjnych i przecież w tych nowelach ustawy z 9 czerwca 2006 roku, później też prezydent je po prostu przeprowadzał przez parlament. I to należy po prostu przede wszystkim podkreślić, tak, że bez prezydenta tego wielkiego procesu by nie było. Oczywiście do tego jest potrzebny wielki autorytet, ale ta właśnie determinacja człowieka, który stoi na czele państwa, żeby chciał to przeprowadzić. Jeszcze raz chcę zaakcentować to, że to przeprowadził prezydent niespełna 3 miesiące od zaprzysiężenia. To jest najlepszy czas na realizację trudnych, bardzo również społecznie, czy medialnie w odbiorze zadań czy reform. No to w jakimś sensie jest nauczka pozytywna dla nowego prezydenta i władz, daj Boże, po jesiennych wyborach tego roku. No i chciałbym zakończyć jeszcze słowami pana prezydenta, że dzięki likwidacji wojskowych służb informacyjnych wpływy tych ludzi są prawdopodobnie wciąż poważne, choć nie w takim stopniu, jakie były przed rozwiązaniem wojskowych służb informacyjnych i że do takich przedsięwzięć, jak mówi pan prezydent, potrzebna jest wręcz fizyczna odwaga, to są słowa prezydenta o Antonim Macierewiczu, to jest wchodzenie w spór z ludźmi, którzy mają mnóstwo tajnych kontaktów i są niezwykle wpływowi. I to z tą dedykacją chciałbym zakończyć nasze spotkanie i podziękować jeszcze raz za zaproszenie. Dziękuję bardzo.